Tak ogólnie, ale i co się zmieniło na pewno? W ogóle wczoraj wróciłem z Rzymu, byłem tam 8 dni i wojna została mnie pierwszego dnia w Rzymie, czyli że jak leciałem, to jeszcze nie było żadnej wojny, nie było w ogóle mowy o tym i wszyscy myśleli, że no to tam się będzie rozchodzić po kościach. Wstajesz rano, bam, i tam właśnie jest zjazd czołgów. I to było dość takie absurdalne w sumie, czy abstrakcyjne doświadczenie, czyli że jest pięknie, jest 20 stopni, są jakieś palmy, pierwsze drzewa rozkwitają, barokowe kościoły, no ale jest wojna z Rosją, nie? W sensie siedzisz na ławce, pijesz kefir, jesz bułkę, czy tam kawałek pizzy, ale jest wojna z Rosją, nie? W sensie i tak siedzisz sobie, wojna z Rosją. Pierwszą moją reakcją był taki, wiesz, historyczny śmiech, to nie wojna z Rosją, to był dzień pierwszy, haha, lol, wojna z Rosją, prawda? No to muszę kefir, ale potem wjechało już tak grubiej, no to jakieś takie, że faktycznie, że dopóki byłem w przestrzeni publicznej, czyli chodziłem po mieście i patrzyłem jakby na ludzi, którzy są w kawiarniach, nie wiem, piją kawę, chodzą, jest pięknie, to o tym zapominałem, po czym wracasz do chaty, włączasz telewizor albo scrollujesz neta i nagle to wraca totalnie. Czyli tak naprawdę siedzenie w chacie zwiększa stres, bo cię po prostu bezpośrednio eksponuje na te informacje, nie? Ale Czyli czy... paradoksalnie sfera publiczna cię rozładowuje, a wrócenie do chaty cię nabija, nie? Tam w tej zasadzie, nie? Czyli twoje domicyl jest tutaj w tym wypadku z takim źródłem niepokojów, ale to może bardziej było, można powiedzieć, że samotność jest taką, bo wtedy się staje samemu z tym natłokiem też newsów, tych wszystkich tragedii, które się... Wiesz, bo wojny trwały, nie? Ale to jest bardzo blisko, jest bardzo blisko. Czujemy jej oddech. Widzimy ludzi bezpośrednio dotkniętych. No, tak. Ale to wiesz, pytanie jest, czy no, jak nie kiedy indziej, no, czy te wiesz, takie podłączenie się do tego takiego strumienia, to przynosi jakąś taką wartościowe coś, czy to jest raczej tylko. O, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiesz, bo też chciałem cię dopytać, bo tak jak ludzie mają w ogóle problem z nawigowaniem trochę przez internet, nie? On jest takim, ja myślę, że się on strasznie, no nie wiem jak to określić, skonfederował po prostu. Są udzielne księstwa internetowe, w których ktoś siedzi i niewielkie przepływy między nimi, każdy tam troszeczkę rzeczywiście mówi się o bańkach i tak dalej. Ale jeżeli byś miał stwierdzić, czy to w takich wypadkach kryzysowych to pomaga, czy raczej to jest wręcz przeciwnie, się ludzie będą bardziej okopywać? Wiem, że tutaj Nie jestem dosyć mocne pytanie. pewien, nie jestem pewien, bo Wiesz co, jakby czy. O, masz książkę Blady Król Fostera Walesa, jest zajebista, nie wiem czy ją przeczytałeś. Wspaniała książka. Dosyć ciężka, wymagająca lektura, Wspaniała książka, przyznam, no, wspaniała książka, ale bardzo jest dobra. ciężka. Wiesz co, wracając do tego pytania, to jest tak, że ja jakby od jakiegoś dłuższego czasu już śledzę takiego gościa, który teraz stał się popularny, czyli Jacka Bartosiaka, prawda? I on ma te rozmowy z Piotrem Zychowiczem, autorem książki Pakt Ribbentrop-Beck, O, ja byłem na tak, spotkaniu z tym wspaniałym panem. na tym kanale Historia Realna i jest dość śmieszny klimat, bo to jest tak, że Zychowicz jest ogólnie prawicowy, ale chyba go wykopali za ten właśnie nieortodoksyjny kurs właśnie mówienia o tym, że państwo sanacyjnego polityka była katastrofalna. Więc mimo, że ma takie prawicowe predylekcje, to jest na cenzurowanym i się właśnie dogadał z Bartosiakiem, który chyba tak naprawdę jest liberalny, ale to, co mówi, generalnie ma zdecydowanie sens i ta rama jakby interpretacji, na którą podaje, mi bardzo odpowiada, ale można by go ewentualnie posądzić o to, że jest po prostu lobbystą, nie? Czyli że próbuje sprzedać dużo nowej broni, prawda, której by się normalnie nie zamówiło, nie? W sensie typu, bo normalnie zamówienia szłyby na dużo, wiesz, samolotów, czołgów i budżet by się skończył, a on mówi, wiesz, o konieczności strukturalnej formie armii, na pewno jest to, wiesz, sprzedaż do pewnego stopnia, czyli on sprzedaje jakąś tam wizję, za którą idą gigantyczne kontrakty, prawda, A czy potencjalne jest numer? Zadzwoń już teraz, otrzymasz dwa czołgi. Dwa czołgi gratis, No dokładnie, jest. trzeci w cenie dwóch. Jezu, jakby Klaudiusz to zaczął sprzedawać, to ja bym od razu kupił. Więc to śledziłem i to jest spoko, ale jakby powiedziałem to dlatego, że tak naprawdę oni obydwaj postrzegani są jako raczej centroprawicowi goście, a ja mam poglądy lewicowe, więc mi to nie przeszkadzało w ogóle, żebym ciekaw. I teraz też przy okazji tego konfliktu trafiłem na jakąś dyskusję w saloniku politycznym Ziemkiewicza, oczywiście na YouTubie, siedząc ze smartfonem. I ta dyskusja tych prawicowców, paradoksalnie, tam był chyba Łukasz Warzecha z Do Rzeczy, były jeszcze dwaj goście, tacy dość dziwni, ale wszyscy gadali na poziomie i dopóki to nie schodziło na polską politykę, czyli na tradycyjne
rąbanie w Tuska, wiesz, i tradycyjne, rytualne, wiesz, narzekanie na Platformę Obywatelską, mm-hmm. przypominanie ich przewin, to ta analiza była świetna. W sensie takim, że masz bardzo dobrej jakości analizę sytuacji tu i teraz, ona jest odpolityczniona, a wraca w kolejny takie nieznośne ideologiczne, tylko wtedy, kiedy wraca do takich szczątkowych, w tym przypadku komentarzy na temat polskiej sytuacji politycznej. Kto im jakby się zaszkodził, nie? W 94. Dokładnie, nie? Więc mi ta sytuacja raczej, dla mnie, oczywiście no, przy okazji czytam sobie krytykę polityczną, czy coś tam, nie wiem, Guardiana, prawda? Czyli mi to raczej służy do szukania dużej ilości analiz różnych jakby frakcji, prawda, czy źródeł, tylko po to, żeby mieć poczucie, że dzięki temu, że dywersyfikuję jakby to portfolio informacyjne, w którym się poruszam, to mogę spróbować coś z tego bardziej takiego ogólnionego wyciągnąć. Nie? Gazeta, nie wiem, gazeta.pl, która jest takim głównym źródłem liberalnym, prawda, powiedzmy, w Polsce, wali w takie nieznośnie patriotyczno-uniesieniowe tony, typu dzielna Ukraina odpiera ataki, czołgi już zniszczone, coś tam wspaniale się bronią, a na Guardianie, jakby brytyjskim czy amerykańskim, schemat typu jest ciężko, punktowe sukcesy, przeważająca przewaga armii rosyjskiej, trudno będzie to strukturalnie utrzymać, tak dalej, i tak dalej. Czyli to tam, gdzie przedtem był Małysz i hurra, polskie orły lecie, coś tam, reklama suplementów diety i nie wiem, produkt finansowy. Tak. Teraz jest właśnie hura optymistyczna wersja jakby proukraińska, która kompletnie znowu nie jest realistyczna, więc no, przykładając można wiedzieć jakby przechyły jest... tych poszczególnych frakcji. Ale zauważ, że no jakby gazeta.pl jest tak naprawdę folderem reklamowym algorytmu, w którym oni, o dobra, to się kliknęło, w takim wypadku mieliśmy, wiesz, więcej oczu ściągniętych na ten konkretny. Aha, okay. Ja nie sądzę do końca, że oni, to jest już dosyć ciężka sytuacja, która w ogóle implodowała w pewnym momencie. Ja w ogóle bardziej spiskowa osoba, no oczywiście, że to jest, awantura jest wywołana po to, żeby ruchy wywłaszczeniowe w Agorze ukryć. Ale prawda jest taka, że wiesz, Guardian jest trochę inną też strukturą finansowania tego medium. On jest niby za darmo, ale tam z kontrybucji. No tak, jest fundraising jakiś tam. To jest w ogóle, wiesz, taka szersza też spojrzenie, bo słowo, no właśnie, co dla ciebie znaczy w ogóle słowo niezależny, bo ono jest, jeśli chodzi o media. To jest o media? Ja nie wiem. Ciekawe, nie? Ogóle... No to jest słowo, które takiej metonimii doznało potwornej. No to wydaje mi się, że niezależny to jest taki, który nie musi, po prostu nie bierze od nikogo pieniędzy, to jest niezależny, czyli mówi tylko to, co się wydaje. Tak, niezależny jest biedak, w sensie ja praktycznie do niedawna od nikogo nie brałem pieniędzy, a teraz biorę jakieś symboliczne pieniądze za niewielką działalność no charakterze quasi-komercyjnym, bo sprzedaję na Going te moje felietony, ale one w żaden sposób nie są profilowane, po prostu mam napisać im raz na miesiąc czy dwa razy w miesiącu tekst, który mi się wymyśli. Jasne. I to jest koniec. Tak. Więc to czyni mnie... Daniel Passant, dobrze, że się zawinął, bo miał konkurenta już tutaj na... Nie, bez przesady. Po prostu, no, jakby to jest fajny deal, bo to mi zaproponował mój kolega Piotr Mika, który tam jest teraz na redaktorze naczelnym tego serwisu Going More i po prostu spytał, czy nie chciałbym pisać czegokolwiek, nie? W sensie coś tam, jakiś tak, no to dobra, to będę sobie pisał. No i fajnie, piszę. To jest w pewnym sensie jeszcze niezależność, ale wydaje mi się, że im bardziej idziesz w stronę komercyjnego dealu z kimkolwiek, tym bardziej ten komercyjny deal zakłada jakiś rodzaj product placementu, uwzględniania algorytmów promocyjnych, jakiś rodzaj spreadu tego, badania zasięgów i robienia tak, żeby te zasięgi były większe, czy jakiś rodzaj technicznych manipulacji wokół po prostu zwiększania klikalności tej treści. Zgadza się. I to już według mnie jest taki sam rodzaj korupcji, jakby się dostało pieniądze za powiedzenie A lub B. Nie? W sensie takim, że algorytm wytwarza te same strukturalne efekty. Jasne. Czyli po prostu wymusza pewien typy działań, nieważne jakie są jakby materialne czy treściowo typy działań, których byś spontanicznie nie zrobił. Nie? No jest w tym sensie taką metawładzą, jak kapitał po prostu, czyli że jest jakąś maszynką algorytmiczną, którą coś wrzucasz, to ulega po prostu modyfikacji, przekształceniu, wychodzi coś innego niż weszło, nie? Więc natomiast taka klimat typu, masz tu, nie wiem, 1000 złotych, powiedz, że Putin jest dobry, jest bardziej po prostu topornym narzędziem do robienia tego samego, nie? To chyba jest old school. To chyba jest old school, tak. Tak się chyba nie załatwia biznesu. Pewnie nie. Lepiej się właśnie jakiś rodzaj, nie wiem, infiltrującej informacji, jakiegoś jakby podwójnego tekstu, jakichś wątpliwości, które są upakowane w coś, co ma niby i tak dalej. Wiadomo, że w ten sposób się to wiesz chyba co, to robi. Chyba jest też domena osób takich psychoprawicowych w Polsce, no bo ze względu na ogólne takie przechylenie, jedna noga mamy silniejszą dosyć mocno, ale jeżeli zajrzysz na takie podbrzusze internetu rzędu, wiesz, tam YouTube,
naprawdę mroczne zakątki YouTube'a politycznego, no to tam ci ludzie, ja nie sądzę, że oni są jakby bezpośrednio finansowani przez tam, wiesz, Partię Zmiana i pan Piskorski tam, czy tam jak się ten pajac nazywał, przyjeżdża z reklamówką. Swoją drogą tutaj ja pewnie wiele nazwisk przekręcę i kilka osób oskarżę o zdradę narodową, no ale to bez przesady, to dla jaj. Więc tam nie jest tak, że oni dostają, wiesz, hajs w łapę i tak dalej, tylko myślę, że to, o czym mówisz, że obietnica popularności i tego, że algorytm, on bije na oślep, on widzi tylko, że tutaj ludzie się angażują. Jeżeli napiszę w headerze, wiesz, Angela Merkel zamówiła 30 tysięcy czarnych helikopterów, żeby przewozić do FEMA Labs płody polskich dzieci, no to wtedy hej, no, ludzie to kliknęli. I zanim się orientujesz, to sam się tresujesz do algorytmu. Tylko zadziwia mnie trochę, że to, o czym wspominałeś, że wiesz, że osoby tam zajmujące się tym zawodowo, takie jak pan Ziemkiewicz i tak dalej, on też czasami jakby ma chyba pokusy tego takiego działania na zasadzie samej tylko kontrowersji, bo dostaje wtedy, wiesz, deszcz nagród z pewnej strony. Możemy zamienić debatę publiczną w starcia pewnych takich jakby procesów już w 100%. W sensie, że proces bez podmiotu. Jakby no, nikt tak, już nic nie uważa, bo nie jest potrzebne, żeby uważać. Wystarczy, że to się samo reprodukuje. Twarz jest generowana w deepfake'u. No jest to możliwe. Znaczy, pewnie to jest tak, że na początku masz jakieś tam, powiedzmy, formacje czy poglądy. Potem, jak zaczynasz wytwarzać content czy jakiekolwiek treści, które są oparte na tych poglądach, to pojawia się audytorium i feedback. I potem okazuje się, że też jakby zaczynasz obsługiwać jakiś typ rynku. Nie? I, jakby, i ten rynek, to może powiem, cofając się o krok, ten rynek ma też jakieś swoje oczekiwania, które w pewnym momencie faktycznie masz pokusę, żeby uwzględniać. Ja pamiętam taką sytuację związaną ze mną, że kiedyś chyba była taka ostra imba czy rant na mnie, że ja zrobiłem mema, który nabija się z bezdomnych. To jest nielewicowe. I a to byli bezdomni typu milionerzy. Nie, nie, to byli po prostu bezdomni. Znaczy, klimat typu, że leży tam, przepraszam, najmocniej jakby bezdomny, ktoś, kogo się nazywa niepoprawnie politycznie Menel czy Żul, i tam na jakiś pognicach się tam nachyla i coś tam do niego mówi, i że to, mimo że to jest absurdalne, że w jakiś sposób rozrywa, jakby to określić, że ten obrazek, mimo że rozrywa po prostu tą konwencję narracyjną i gra po prostu znaczeniami w taki sposób, który można by uznać za nieszkodliwy, po prostu przekracza linię czerwoną, bo to jest nabijanie się z grupy nieuprzywilejowanej. Nie wolno, nie koniec, jakby z tego się nie robi żartów. To chyba nie jedyne zresztą przypadek. Tak. I miałem takie poczucie, ja to robię tam wtedy, to było, nie wiem, dla 5000 osób, robię to totalnie dlatego, że mi się to podoba i to mnie śmieszy. I to ma mnie śmieszyć, więc jeżeli w żarty z nekrofilii, nawoływanie do zoofilii, nawoływanie do pedofilii i inne rzeczy, jakby, które były po drodze i nie wiem, Jezusy i papieże zmiksowani ze schematami owadów i nie wiem, pieskami z pluszu, które jeżdżą, jakby was nie oburzają, a tu was nagle oburza, to wypierdalać, przepraszam, mocno. inaczej, ale to jest taki klimat typu, że wiesz, że niektóre produkty po prostu są taką jakby automatyczną, trochę narcystyczną ekspresją tego, że ktoś jest niestabilny psychicznie, na przykład, nie? I po prostu go nie interesuje, czy nie wiem, że to się oburzy, nie? Typu, na przykład William Burroughs. William Burroughs nigdy nie napisał, gdyby się martwił, że ktoś się go oburzy o niej, o to, co on napisał, albo że coś tam zostanie zbanowane jako książka, wiesz, jakby... Jasne. Ale nic by nie napisał, nie? Więc klasyka, a co z jego nieśmiertelną duszą? No właśnie, więc jakby ja też klimat taki, że to, co ja robię, wynika raczej z moich wewnętrznych stanów, a nie z kalkulacji dotyczącej audytorium. Ale pewnie dostałeś też jakimś tam, bo ja nie wiem, nie, bo ty chyba nie udostępniłeś maila, nie? Nie dostałeś takiego tam wyliczenia z jakiejś agencji marketingowej pod tytułem to tyle kosztuje, znaczy tyle chcemy zapłacić, ale powiedz nam, kim jesteś. Nie, nikt, w ogóle. W ogóle chyba to nikogo na szczęście nie interesuje. To jest niesamowita sprawa, bo oni proszą udostępnienie zasięgów. Serio, tak? Ja w ogóle nie wiem, czy te zasięgi. Ja nawet nie wiem, czy te zasięgi, bo to jest tak, że. Ja nie rozumiem też, jakby co, ja mam im coś wydrukować? Ja nie wiem, bo to jest tak, że na początku, kiedy zaczynałem z fanpage'em, to był 2013 rok, to był po prostu klimat taki, że first you could like become a fan of an object, typu ketchup Wrocławek, become a fan, albo nie wiem, buty Adidas, become a fan. Potem to się zmieniło w ten uniwersalny model guzika like, który możesz jakby become a fan of an object, ale także możesz lajkować typu wypowiedź albo linka i tak dalej. A potem okazało się, że do całej tej struktury doszło kolejne jakby narzędzie statystyczne i nagle to już masz klimat typu, że zaczynałeś z jakimś prostym fanpage'em, który chcesz
śmieszny obrazek i patrz, masz 10 lajków, hihi, fajnie, koniec. A teraz masz jakieś gigantyczne, statystyczne jakby takie moduły, które wyglądają jak takie skomplikowane narzędzia z korpusu, którym ja nie chcę mieć nic do czynienia, bo ich nie używam po prostu. Znaczy najfajniejsze jest to, że po prostu dzięki, na szczęście ja nie sprzedaję niczego na tym fanpage'u, więc mnie żaden rezultat nie interesuje. Bo to mogę do takiej frustracji musi prowadzić. No, dokładnie, bo to jest klimat taki, że jeżeli faktycznie twój dochód zależy od tego, jak to się klika, jak to się spreaduje i tak dalej, no to jest horror. Jesteś po prostu zamknięty w koszmarze, czyli sam sobie zafundowałeś wejście w strukturę korporacyjną, której tak naprawdę chciałeś zawsze wyjść. Nie? Porównam do rzeźbienia w dymie i niewiadomego pochodzenia, bo nawet jeszcze ci nie powiedzą, o co chodzi. Tam, ta firma, wszystkie te wiesz, gapowe firmy, one elementem chyba bardzo ważnym dla nich jest to, żeby nie pokazywać tego warsztatu. One ustalają zasady gry od początku do końca, więc tak naprawdę... Pewnie tak. Więc mnie to na szczęście nigdy nie interesowało. No, ja nigdy się nie dowiedziałem, jak to się staje, że ten obrazek ma na przykład 1000 lajków, 50 czerwów, a ten tylko 200, bo ten ma 200 mnie bardziej śmieszył, ale to trudno to was sprawa, nie? W sensie to był taki... Słuchajcie, Facebook odcina zasięgi i kurwa, rozumiesz, ja tu siedzę... Nie. W sensie, no mnie bardziej śmieszy A, ale skoro więcej ma B, to trudno. W sensie, to jest czysto amatorski projekt tak naprawdę, cały czas, nie? W sensie... I tyle, nie? Nie służy mierzeniu czegokolwiek. Ale to jest interesujące w sumie, że rzeczywiście nie zauważyłem tej takiej jakby przejścia od jakiegoś takiego... chyba to też obrazuje, jak media społecznościowe przechodziły od modelu, w którym pozyskiwały dane o swoich użytkownikach, do tego, żeby jednak zamienić tych użytkowników w produkty. Ale teraz już właściwie w rynek wewnętrzny, bo teraz jest już takie pełne scalenie praktycznie tych wszystkich stron facebookowych czy innych instagramowych z osobą. On musi być nam jakąś, musisz podać dane, podesłać im dowód wydrukowany czy tam zeskanowany. To jest regularna prośba z ich strony. A tak, to wiesz co, to ja mam klimat taki, że ten mój Wiesławiec jest po prostu obsługiwany przez konto, które było kiedyś moim prywatnym kontem, ale z niego zostało usunięte wszystko co się dało. Jakby cała historia konta, wszystkie zdjęcia, wszyscy znajomi, wszystkie linki, wszystkie cokolwiek tam zapostowałem, zostało wyczyszczone praktycznie do zera, tak jak to umiałem. Po czym zmieniłem nazwę tego konta na jakieś tam bzdetne imię i nazwisko. Mm-hmm. Zachowałem takie puste pole na zdjęcie, którego nie ma. Nie? I nigdy mnie nikt nie poprosił o ten dowód. Chyba dlatego, że to nazwisko brzmi jakby mogło być rzeczywistym nazwiskiem. Czyli jakiś algorytm nie wykrył go jako nienazwiskowego. Nie? Jasne. Więc albo ktoś uznał, że chyba nic tam nic nie uznał tak naprawdę. Bo nie, to jest, nie tak, masz to jest taki mały item, wiesz? A nie mam interakcji w ogóle. No nie to mam to żadnych to interakcji. To ich to nie zajmuje. No i to nie zajmuje, więc to jest jakby... Cyfrowe Stasi nie jest zainteresowane. Nie jest. Ja mam taki jakby... Wiesz, no po prostu, jak to określić, korpus, tego jak się odcina członki od ciała i zostaje taki... A to jest w ogóle zdjęcie córki Marka Zuckerberga, także to jest ona tak wygląda. Nie. Chodzi mi o to, że ten mój profil służący do sterowania tym fanpage'em jest kompletnie jakby... Nie, rozumiem. ...obcięty i tylko do tego służy, to jest koniec. Nie ma żadnej infrastruktury za tym żadnej. Słusznie, bo to jest, wiesz, dosyć przygnębiające, jak doszło do... No słuchaj, ja też nie jestem bez winy, bo... choć przyznam, że dziwne by było oglądanie tego z bliska, jak bardzo to przyspieszyło, nie? Jakby w pewnym momencie to scaliło się w wielu aspektach, praktycznie ten taki awatar cyfrowy. Tak, bo to jest mega wkurzające. Na przykład kiedy zainstalowałem, kupiłem nowy komputer tam z rok temu i nagle okazało się, że Windows prosi mnie o podanie imienia, nazwiska, że muszę założyć konto na Outlooku, które jest jakieś tam Microsoftowe i potem coś tam. I że jest szereg tych tożsamości cyfrowych, które muszą być już jakby w jakiś tam sposób prawomocne, typu Google'a, typu właśnie Windowsa, typu czy tam Microsoftu, typu Facebookowe, typu możliwe, że jeszcze jakieś, które wymieniają się danymi na jakichś zasadach, prawda? I czasami one są rozłączne, czasami są częściowo jakieś tam zmerżowane. Nie, jakby w momencie, kiedy mój prywatny komputer, który kupiłem, żeby, nie wiem, grać w Pac-Mana albo w Warcrafta 2, mówi mi, jak się nazywasz, poszedł tutaj coś tam uploadować. Ja w sensie miałem takie poczucie, to nie jest bank ani urząd, żeby prosić mnie o moje imię i nazwisko. Ja kupiłem ten komputer, a nie komputer kupił mnie, nie? W sensie, ale miałem takie poczucie, w sensie wpiszę tam spoko, nie? A potem sobie uświadomiłem, że to samo nazwisko pojawia się już na przykład na 5 kolejnych pewnie po drodze akauntach korporacyjnych, które przychodziłem z firmy do firmy i zakładano mi od nowa jakiś tam profil, żeby integrować te wszystkie ich firmowe konta. I potem pomyślałem, że tych danych jeszcze jest tak dużo, że po prostu tak nie ma sensu myśleć nad kontrolą nad nim, bo i takich nie ma, nie? Więc jakby... To jest chyba moment, w którym właściwie
jak wiesz, tam Edward Snowden siedzący gdzieś tam w wenezuelskiej ambasadzie, ja też nie wiem, która ambasada go teraz tam trzyma, ale musi mieć gorzką satysfakcję naprawdę tego, że w sumie to, co przewidział, wszyscy kiwnęliśmy głowami, bo po prostu było tego tak dużo. No ale z drugiej strony, jak się zastanowisz, wiesz, jak wielką częścią zachodniego świata i nie tylko, bo to jest to przyspiesza i będzie wciągać kolejne rzesze ludzi, stanowi ten takie, wiesz, no, taka gospodarka oparta na mieleniu tego cyfrowego powietrza, nie? Że tam tutaj rzeczywiście są to jakieś konta, ja tu coś prowadzę i tak dalej. I, czy w ogóle taka praca, ona, ja nie wiem, czemu akurat to mnie zawsze dziwiło, czy ona ma, czy właśnie w takich wypadkach granicznych, to czy jak właściwie wrócić do tego? Czy ona będzie jakoś podtrzymywana? Czy ona ma przyszłość nawet? Czy wiesz, czy to jest właśnie przyszłość pracy? Wiesz, bo dziwnie to brzmi, ale był taki, dobra, obejdę od tyłu, strasznie długie pytanie, ale był taki serial brytyjski o tych, o zombich, które po prostu zaatakowały Wielką Brytanię i była tam jakaś akcja oczywiście i wynaleziono lek na zombich, nie? Czy ja mylę to z innym serialem? To jest jak Humans. Nie, to jest akurat o robotach, które były bardzo podobne. Roboty były w każdej chacie, było spoko. No i oczywiście jest też antyrobocie, jakby tam społeczeństwo luddystyczne, jakieś tam organizacje. I córka głównego bohatera właśnie do tego należy i ona, bohater mówi, no ale o co ci chodzi, co ci nie pasuje w robotach? On mówi, no kurwa, wszyscy nie mogą być poetami, bo ona była taką, wiesz, osobą, która zabrała jej roboty pracę i ona nie będzie miała prawdziwej pracy, czy wszyscy będą mieli... w ten sposób. No, myślę, to słynna prawdziwa praca, wiesz o co chodzi. Czy ty jesteś zaniepokojony tym, jak, jak będzie wyglądać się przesunięcie, bo wiesz, wraz z przesunięciem pracy do 100% wirtualnej, to też jakby no, środki tej pracy są poza kontrolą absolutnie pracowników wtedy, nie? No tak, tak. Wiesz co, nie, jakby ja nie mam tego problemu, że ktoś mi zabiera pracę, którą tak strasznie chciałbym świadczyć, bo nie cierpię pracy jako takiej i robiłem wszystko całe życie, żeby unikać pracy. Słusznie. Ja to się narobiłem w chuj, żeby nie robić. Dokładnie o to chodzi, nie? W sensie i po 10 latach takich prac, wiesz, w różnego rodzaju korporacjach, jestem w klimacie typu ja tam nie wracam, nie? W sensie ale faktycznie jest tak, że praca taka niematerialna praca w jakichś działach typu właśnie analiza, compliance, jakiś rodzaj, nie wiem, ryzyko finansowe jest dużo bardziej koszmarna niż niematerialna praca, która łączy się jeszcze z czymś konkretnym, na przykład z procesami wytwórstwa albo dystrybucji dóbr. Tak. Więc są stopnie piekła, nie? Jakby z mojego doświadczenia. Natomiast nigdy bym się nie obożył, że robot mi taką pracę, którą wykonywałem tego typu zabiera, bo teraz ja muszę, nie wiem, czytać książki, jestem nieszczęśliwy, zajebiście szczęśliwy, że idę sobie na rower i czytam książki i czytam książki na zmianę, to jest super. Natomiast o ten proces, czyli o ten biznes martwimy się z innej strony, bo mi się wydaje, że stopy zwrotu w tym biznesie są przehypowane, że one są przepompowane. I na przykład, nie wiem, mam takiego kolegę, który mieszka w Berlinie i pracuje w agencji, która zajmuje się chyba, ja nie do końca rozumiem, czym oni się zajmują, rozumiem tylko trochę, nie? Zajmują się pośrednictwem pomiędzy algorytmem Google'a a jakimiś dużymi klientami czy jakimiś firmami, które potrzebują opracować strategię pozycjonowania się w tych czterech górnych, wyskakujących, wiesz, jakby linkach, które są oznaczone jako reklama, czyli linki sponsorowane. I teraz chodzi o to, że Google tak naprawdę umożliwia ci płacenie za to, żebyś jakby był tam eksponowany, ale... On tego nie gwarantuje. On tego nie gwarantuje i jakby ogarnięcie najlepszej strategii, w sensie ile pieniędzy jest przeznaczonych na jaki typ działań, albo ile klików, albo ile hajsu za jeden klik i tak dalej, i tak dalej. Tworzy jakby miejsca pracy w postaci agencji pośrednictwa, które zajmują się tylko i wyłącznie optymalizacją tych działań, czyli zbierają hajs od klienta i optymalizują strategię robienia tego względem aktualnego stanu algorytmu Google'a. Zgadza się. I ostatnio coś tam zawalił, w sensie, że miał jakiegoś tam klienta i przehypował, zdaje się, ilość pieniędzy typu eurocentów, która miała iść za pay per click, zdaje się, prawda? Bo poprzednio jakby ta strategia szła za słabo, więc zwiększył ten suwak tam powiedzmy razy 10, w sensie z centa na 10 centów. Wykazało się, że budżet wynoszący ileś tam setek czy 10 tysięcy euro
na tydzień, został wyprztykany w parę godzin. No tak. Przez to straty tego klienta idą w setki tysięcy euro, dlatego tak. że cała ta strategia ta strategia chyba, to trwało chyba tam półtora dnia, w sensie to było tam od piątku do niedzieli wieczorem, już nie może przynieść optymalnych zysków. Mhm. Czyli sama deoptymalizacja strategii wyświetlania sponsorowanych linków z reklam, trwająca przez półtora dnia, rzekomo przynosi setki tysięcy euro strat. Zgadza się. Kto w ogóle chce myśleć? Jestem użytkownikiem, że chcę kupić odkurzacz, nie? W sensie kosztuje 200 zł. To wiesz, ile osób musiałoby chcieć kupić odkurzacz kosztujący 200 zł, albo buty kosztujące 500, albo nie wiem, kawiarkę kosztującą 50. Tak. Ile tego trzeba jakby sprzedać w ciągu tych półtora dnia, żeby wiesz, różnica w jakiejś tam strategii eksponowania tych tylko czterech linków, na której tak zresztą nikt nie patrzy, bo patrzysz na te realne, które są organic, w sensie takim, że wynikają z realnego trafiku w necie, a nie tego, że ktoś za to zapłacił. Przez jakiś czas spodobało, że nie byłeś idealnie eksponowany. Jakby kto realnie ocenia straty na setki tysięcy euro i czy może te straty nie są trochę przesadzone, nie? W sensie takim, że ten proces rzeczywistości przebiega nieco mniej dramatycznie, prawda? I nie jest derywatem od derywatu od derywatu, nie? Tylko jest może jednak klimatem takim, że ktoś przychodzi i stwierdza, chcę kupić sobie buty Adidas. Nie wiem, bo to tworzy taką, nie wiem, wizję społeczeństwa, że ludzie tylko siedzą przy tych smartfonach, non-stop jakby szukają ekspozycji nowe oferty, kompletnie nie mają preferencji, nie wiedzą, że chcą kupić, nie wiem, rower XY, albo buty XY, albo cokolwiek, albo nie wiem, wzmacniacz XY, tylko po prostu patrzą i mówią, o, to jeszcze lepsze, to jeszcze to kupię, a może tam to kupię. Nie wierzę w to, mówiąc szczerze. W sensie uważam, że rynek jest ograniczony, ludzie nie mają aż tyle hajsu. A że chcą robić te zakupy takie, powiedzmy, które się robi przez neta, czyli nie, że do sklepu idziesz, kupisz Biedronce sobie pierogi i tam, nie wiem, sok, tylko na przykład coś, co kosztuje 500 kafla, 5000, cokolwiek z takim itemem, który się po prostu kupuje, to zazwyczaj generalnie wiesz, co chcesz kupić, nie? W sensie jakby masz, nie wiem, kilka możliwości, ale to nie jest tak, że idziesz jakby w to totalnie nieprzygotowane, tylko po prostu szukasz najlepszej oferty, porównując jakby ceny na konkretny produkt. Jasne. A tam jest klimat taki, że sama jakby nieoptymalna ekspozycja w kontekście jakby szukania uwagi użytkowników wygenerowała jakieś przegrane w ogóle jakby świat się destabilizuje. Ja mam takie poczucie, oh shit, w sensie to wygląda i brzmi jak gigantyczna bańka spekulacyjna, którą ktoś napompował. I jeszcze uwierzył w mnie. Jeszcze w to uwierzył, tamten hajs na razie przepływa, bo może po prostu, tak, ale będzie tak samo jak pewnie z dotcomami, a potem z derywatami na rynku nieruchomości, czyli że tam jest za dużo wirtualnego pieniądza, który nie ma pokrycia w realnym obrocie gospodarczym. Racja. To wybuchnie. I to jeszcze... I to będzie konkretny kolejny jakby kryzys jakby tylko no, kapitalistyczny. Wtedy, ja, no tak, w szczególności, że kapitalizacja tych firm, które się tym zajmują, to są jakieś, wiesz, astronomiczne sumy, ale masz rację, bo to też czasem ma się wrażenie, jakby oni byli, jak czyta się o tym, jak o wojnach agencji wywiadowczych, w sensie zimnej wojny. One też wyłącznie się zajmowały sobą i każda z nich była w stanie wiecznej gotowości i tylko oni rozumieli, o co tak naprawdę chodzi, o co jest gra. A to bardziej brzmi jak głuchy telefon czasami po prostu. No w sensie tak, no, wojna opozycjonowania, nie? W sensie jakby, no nie wiem, jakby mam poczucie, że ludzie tym nie żyją aż tak mocno. W okopach AI tam, tak, wiesz, straciłem wielu dobrych ludzi tutaj pod Marną. Ale to, co wspomniałeś o tym, to on też, widzisz, ten rynek też wypuszcza tam kolejne takie... ja nawet nie wiem, jak to nazwać, ale takie paroksyzmy swoje w formacie jak wiesz, NFT i kryptowaluty, które po prostu są już tam założeniem od założenia i obietnicą, że jesteś w stanie zarabiać pieniądze i godnie już tu być niedługo w Ferrari na swoim własnym Instagramie, nie robiąc nic, prawda? Tak. Ale gdzieś tam musi być tego koszt. Przecież to jest, wiesz, pieniądze nie idą. I to często mówią libertarianie, którzy nie wolno drukować pieniędzy, po czym nie, można, tylko muszą być gdzieś podejrzane kopalnie w Kazachstanie. I wówczas jest prawdziwy zysk z tego. No ale to już tak oczywiście już idąc od samej góry do dołu, no czy ty zauważyłeś wśród swoich znajomych na przykład zafascynowanie takimi właśnie, bo oprócz tego, że niektórzy pracują, to jest ich praca, no jakby no tak. Nie umniejszając swojemu koledze, no to jest jego zajęcie. Mam nadzieję, że mu się bardzo dobrze wiedzie, ale czy zauważyłeś też fascynację tymi nowoczesnymi takimi metodami opartymi o blockchain i tak dalej, żeby... No ja tego też nie rozumiem. Fascynacji jest chyba dużo, ale ostatnio jakby z fascynacją to miałem tylko do czynienia w postaci takich opresyjnych materiałów instruktażowych w korporacji ostatnio, gdzie pracowałem, czyli że był klimat taki, że był po prostu jakiś tam training block i po prostu blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, AI, machine learning i tak dalej były po prostu taką paczką jakby treningową, którą się odbywało na zasadzie
this is trendy now, let's have a look at this fascinating subject. I takie właśnie, wiesz, tak było jakieś takie kobiety w takich kostiumach lat 50, wiesz, coś tam z Ameryki, właśnie mówiły, that's a great opportunity, business, coś tam, a ty po prostu masz iść doklikać, nie? Więc jakby to nie jest fascynacja, to jest program polityczny, gdzie jesteś eksponowany na jakiś jakby najnowszy trend jako na fantastyczną rzecz. Ale chyba nie, jakby ja nie znam ludzi, którzy faktycznie kręcą się w startupach, nakręcają się w agencjach marketingowych, robią nowy projekt. Nie, generalnie ludzie, których ja znam, też raczej unikają pracy, a jeżeli mają z czymś takim do czynienia, to po prostu są na zasadzie, o matko, co za gówno, ja chcę z tym żyć, ale no dobra, nie, to się, znaczy racjonalizują konieczność, a nie jakby faktycznie żyją tym jakby zapałem. No, nie, ale tutaj wiąże, wiesz, podejrzenie od razu pada, że to jest nowy vibe, który też chcą po prostu opakować po 40 razy, czyli slackerstwo wróciło do łask, wszyscy, kupcie nowe, wygodne dresiaki do leżenia i tak dalej. No jasne, ale to super sprawa, nie, w sensie, no bo... Tak jak idą potworne trendy, no to ten jest jeszcze chyba bardziej akceptowalny dla mnie, bo wszystko jak ktoś się opierdala, to ja go rozumiem w pełni, a maniaka nie zrozumiem. Dokładnie, dokładnie. To ja jakby cały czas jakby starałem się całe życie opierdzielać, dopóki mogłem, to się opierdzielałem, potem już nie mogłem, to się nie opierdzielałem. Teraz mam ten super program, że znowu się opierdzielam, ale nie przewidziałem w tej kalkulacji innych rzeczy, mianowicie wojny z Rosją. I, najlepsze plany do dostania wiesz, teraz mówię? Już wreszcie po 10 latach pracy w korpo odetchnę, będę pisał artykuły, coś tam innego pisał, wiesz, zajmował się sobą, rozwijał, a to wojna z Rosją. Nie? W sensie, no i cały plan, jakby, że już będzie ok, właśnie poszedł się trochę walić, bo nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Cytując film The Raid Redemption, indonezyjskie dzieło sztuki, kina Kopanego, nigdy nie lekceważ podejrzliwości paranoika. Tak samo w tym wypadku pan Putin, który jest dla mnie rewanżystą supreme, trzeba przyznać, i też człowiekiem, który żyje chyba uosobieniem retrotopii takiej, po prostu on tutaj wygra przeszłość, moi drodzy, po raz kolejny. Wszechruś jako jakby najwyższa wartość. Którą... Cały zestaw, on w ogóle będzie tak jak było, słuchaj, to się udało. A ja mu się naprawdę udało wytworzyć cały taki zestaw wartości odnoszących się, abstrahujących w ogóle od tego, że świat jakby nie zmierza w kierunku, w którym nie zmierza w tył. Ale to też dosyć ciekawe w sumie, jak się to wszystko połączy, bo na przykład wiesz, ten rozwój tych, to wszystko jest jak z jakiegoś trochę takiego onirycznego snu, ale jeżeli, nie wiem, czy ty lubisz czytać science fiction, to w sumie jakkolwiek to zabrzmi, to te wszystkie bardziej ponure tam Gibsony i tak dalej, to one względnie, no nawet Dicky, nie, że tak się jest tak, ty, to tak, ta dystopia jednak taka, mniej kolorów, ale gdzieś to się zdarzyło, że masz jednocześnie wszystkie rzeczy. A czy czytasz teraz może jakąś science fiction, czy to raczej... Wiesz co, czytałem dużo Dicka, ale to było tak w ciągu ostatnich 5 lat. Jasne. Teraz kończę drugi raz w życiu czytać Szpital Przemienienia Lema, który nie jest science fiction, ale jest opowieścią wojenną, czyli o tym, że jest sobie szpital psychiatryczny w 1939 i 1940 roku w okupowanej Polsce, gdzie bardzo duża część inteligencji kryje się albo w roli właśnie lekarzy, na przykład ich zostali relegowani z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, albo w roli pacjentów, a na przykład tak naprawdę są, nie wiem, jakimś tam literatem, czy który udaje psychola, żeby przeczekać wojnę. I oni tam sobie tworzą taki mikrokosmos. Tak. I niestety pod koniec książki wjeżdża Einsatzkommando SS i wszyscy, którzy są jakby jako inteligencja, bądź jako szczególnie właśnie pacjenci psychiatryczni są po prostu likwidowani. Nie? W sensie z tego, co pamiętam, jeszcze nie doszedłem do tego końca, ale tak chyba to się kończy, więc jest taki z mocnym tąpnięciem na końcu. Nie dość, że odnoszący się do rzeczywistości, a Axiom 44, jak on się nazywa, to właściwie pierwsze egzekucje w ramach programu zagłady to były właśnie na osobach chorych psychicznie. Możliwe. Nie wiem. A Axiom T4, Tiergarten 4, tak się nazywa. Ta konferencja w Wannsee, którą... Summit spoko, ludzie tam. Tak. Dostaniecie podsumowanie tej konferencji we własnych folderach. Lem w ogóle przyznam, że nie dziwię się, że on przeżywa też renesans w ramach tego swojego, bo oczywiście jakkolwiek też było tam u niego masa takiego optymizmu i takiej też bajkowości w znaczeniu takim, że to są dość często baśnie opisane właśnie w takiej formie futurystycznej, to jednak ta część futurologiczna była zawsze, wiesz, taka
No ponura. Nie wiem, czy czytałeś to jego, bo było chyba wybór jego prac dokonanych przez jego syna. Nie czytałem tego, nie czytałem tego. Dla samej kompozycji warto sobie zajrzeć, bo widać, że syn przynajmniej chyba bardziej był świadomy tego, jak pan Lem nie przetrawił w 100%, że przetrawił. Jak rezonowało w nim jakby dziedzictwo II wojny światowej. No i tutaj też to widać. Ale w sumie to też jest, to może taki segue dość dziwny. Bo wróciłbym do jednego tematu, który poruszyłeś, że właśnie ludzi, którzy odbierają jakieś treści, nie, że czy ty, no może Lem nie jest najlepszym do tego wyjściem, bo on na szczęście nie, na podstawie jego twórczości nie zrobili serii filmów i zabawek, ale czy ludzie we współczesnych czasach, którzy piszą jakieś rzeczy, pisarki, pisarze, też często twórcy filmów, twórczynie, to czy oni mają prawo w ogóle do tego, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek ingerencje po tym, jak już coś takiego wydali? No oczywiście najbardziej legendarnym takim przykładem jest to, wiesz, George Lucas, który tam wytworzył sobie tam jakąś tam małe imaginarium około Gwiezdnych Wojen, głupi film o jakichś tam chłopach, co się strzelają w kosmosie, a 35 lat później dalej będzie, są one przetwarzane po tysiąckroć. Bardziej radykalnym elementem jest oczywiście J.K. Rowling, która trochę no, napisała tam książkę na serwetce, będąc z ubożałą nauczycielką. A teraz zaś no, nie jest tam zaproszona nawet na 20-lecie coś tam, jakiegoś tam pierdzenia w stołek. Czy wiesz, i tworząc coś, na przykład nawet obrazek jakiś śmieszny, czy masz prawo do tego, do jego powielenia, masz prawo powiedzieć nie, czy są, jakie w twoim wypadku są granice? Nie wiem, jakby zastanawiam się nad tym, w sensie. Jedyne, co mnie interesuje, to jest to, że jeżeli coś mnie śmieszy, to ja to wrzucam do neta, na ten cały fanpage, po to, żeby innych śmieszyło. Jasne. I ludzie często to jakoś potem szerują, albo czasami szerują, albo biorą sobie jako, nie wiem, cover foto bez referencji. Tak. No ale już nie będę nic z tym robił. Nie chodzisz po tej? Nie, mogę. 3 złote z tego. Nie, to są, tak po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja sam często pewnie robiąc to, kradnę rzeczywiste prawa autorskie, bo wrzucam w ogóle jakąś frazę, bo nie wiem, hodowla drobiu. Tak. Klikam grafika, tam się pojawiają jakieś obrazki, myślę, o, ten jest najśmieszniejszy, biorę go, kopiuję i wklejam do Painta. Skarż. Bardzo możliwe, że już robiąc to, ja kradnę prawa autorskie jakiegoś fotografa, który na przykład podpisał się pod jakimś JPEG-iem, który nieopatrzny jest po prostu do kopiowania w zasobie publicznym. No, więc... Lars Ulrich by cię dojechał za to. No bardzo, no właśnie, bardzo możliwe, więc nie, no to jest klimat taki, że... Chyba celem jest po prostu być zauważonym jako osoba, która robi z tego coś śmiesznego, albo zauważa się coś absurdu, który można zestawiać, nie? Racja. Natomiast, że ktoś coś potem z tym robi, ja nie mam prawie żadnych jakby w ogóle, jakby to określić, pretensji, nie? Skoro sam kradnę rzeczy, które są w zasobie publicznym, a często jest właśnie tam agencja, gazeta, albo SFPL, albo cokolwiek innego tam jest, czy Shutterstock, jakby to wszystko jest nawet często chamsko tak, wiesz, oznakowane znakami wodnymi, żeby nie było wątpliwości, że tak, this is still, nie? W sensie ja to właśnie w tym momencie wziąłem wulgarnie i tyle, nie? W sensie tak. Nie zastanawiam się nad takim rzeczem, jakiś copyright albo coś takiego. A zgadza się, ale a co do samych tekstów, bo to wiesz, jest... Aha. No, no teksty chyba polegają na tym, że ja mam, z tego co wiem, to copyright, w tym sensie, że ja to piszę, oni to biorą, potem wrzucamy jakieś linki z YouTube'a w międzyczasie, w sensie, które mają ilustrować tekst. No i tyle, nie? W sensie, natomiast ta umowa chyba o dział, którą się podpisuje, zakłada jakiś tam rodzaj przeniesienia praw, nie? W sensie, że ktoś kupuje produkt w postaci jakiejś tam wartości niematerialnej. Też nikogo nie czytałem tak naprawdę. Nie, mi bardziej chodzi o to, wiesz, bo ja tu muszę, żeby przeautoptować moje środowisko, gdzie przywiązanie do autorstwa tekstu jakiegoś jest absurdalnie ważne. Aha. Nie możesz czyjegoś tekstu powtórzyć, bo to jest jakby... grubą. Ale w sensie ty mówisz o środowisku komików, tak? Ludzie, tak, którzy, a jeśli chodzi o na przykład, wiesz, samo zestawienie tekstowe w takim obrazku jest jakąś tam wartością intelektualną, jakkolwiek to nazwiemy, no tak. Oczywiście. Ja bym już nawet NFT sprzedawał na to. Ja nie wiem, bo podejrzewam, że publikując to na Facebooku, ja w ogóle w pierwszym kroku zrzekam się praw autorskich tego, czy własności tego, na rzecz Facebooka, tak mi się wydaje, że tak mi się wydaje, że tak to działa, nie? Aha. Nie jestem pewien. Ja w ogóle nie zastanawiałem się nigdy na tym, jakie są jakby formalno-prawne umocowania
posiadacza fanpage'u. Kompletnie mnie to nie interesowało, nie? Więc wiesz co, inaczej. Za to Gowin właśnie wyleciał z rządu, bo on chciał to regulować. Sobie. To może, nie? W sensie, inaczej, ja to widzę tak, że dopóki funkcjonuje w tej dziwnej sferze tych nowych mediów, to po prostu to jest totalna amatorka i w ogóle mnie to nie interesuje. A ewentualnie jak ktoś podpisuje ze mną umowę o dzieło typu napisz tekst, tak. No to wtedy to jest już bardziej regulowane. A jeżeli jest umowa kolejnego jakby szczebla, czyli napisz książkę, to tak, to wtedy już mnie faktycznie interesuje, bo jeżeli to zostanie wydane jako książka, którą można postawić na półce i tam będzie napisane Wiesławiec Deluxe, nie? W sensie jako autor, no to ja faktycznie muszę autoryzować finalną treść tej książki. Aha, czyli tu bardziej jakby można rzec, że bardziej ustanowienie tego tekstu fizycznego. Tak. Czyli że im bardziej jest to, wiesz, hardcut paperback, jest to materialny przedmiot i tym bardziej jest to analogowe i klasyczne postaci takie, że ktoś jest autorem książki, tym bardziej mam poczucie, że faktycznie przejrzenie tego i kontrola nad ostateczną formą jest istotna dla mnie. A ta działalność taka, wiesz, jest po prostu taką zabawą. Nie? A czy myślisz, że to też zostanie uregulowane, że będzie licencja memiarza jakaś? Pytanie, czy na tych memach coś można zarobić? No właśnie, no bo jakby jeżeli ja robię mema takiego, jaki robię, to zakładam, że komercyjna wartość typu nakłanianie do zakupu produktów jest zerowa. Nie? W sensie, no chyba, że ktoś musiałby się po mnie podszyć i stwierdzić, że Wiesławiec, jakby ktoś inny, kto twierdzi, że jest Wiesławcem, za pomocą tego dziwnego mema reklamuje, nie wiem, Twaróg, nie? W sensie, wiesz, ale no to już byłoby taki, wiesz, gruby fraud, nie? Więc to byłoby chyba dość łatwe do uchwycenia, a tak to klimat taki... Chociaż jakby... szacunek dla niego też, że tak udało się... Że aż tak grubo jest. Taką mimikrę, tak. Weź wytłumacz to na spotkanie. Ale jakby trudno jest, jakby, znaczy, udowadnianie, że ja, który generalnie nigdy nie publikuję swojego wizerunku, nikt nie wie, jak się nazywam i nigdy się pod tym nie podpisuję z imienia i nazwiska i chcę, żeby moje imię i nazwisko było rozdzielone od tego itemu. Jestem tą osobą, która robi ten item, a nie tamta osoba X, która twierdzi, że jest, bo już kompletnym jakby, wiesz, teatrem absurdu, tak mi się wydaje. Fajnie, jakbyś jeszcze właśnie na spotkanie autorskie wynajął kogoś. To jest doskonały pomysł, tak trzeba będzie robić. Ja bym wynajął 3 sumitów. Po prostu oni by ciebie reprezentowali i jeden z nich trzyma wokoder, którego, albo nagrane wcześniej wiadomość, i tam, z tej strony. Nie, ale wiesz co, dlatego też tak spytałem, bo to przy powieleniu często jest tak, wiesz, jeżeli tutaj wbrew pozorom dość wyjęte z kontekstu czasami te teksty rzeczywiście mogą budzić konfuzję, u niektórych nawet mogą wzburzyć, prawda? Ale trzeba wiedzieć też, w jakiej formie one są podane, że to jest jakaś całość. Więc wiesz, czasami zwielokrotniając i przesyłając tę treść, traci się też część tego pierwotnej intencji, nie? Tak. Znaczy, pierwotna intencja zawsze jest satyryczna i zastanawiam, wyobrażam sobie, że mógłbym przed jakimś sądem na przykład odpowiadać za nawoływanie do nekrofilii, nie? W sensie, ale czy ktoś tak naprawdę jest w stanie na serio nawoływać do nekrofilii, nie? Jakby to jest to pytanie, nie? Wydaje mi się, że nie jakby, że to od razu jakiś jest... Jakiś charyzmatyczny człowiek musi być. To było skutecznie nawoływać do nekrofilii, nie? Udało się. Tak, to jest w ogóle nowa platforma Hołowni, ja nie wiem, czy wiesz, ale to on właśnie... Bo wyszło mu z zespołów wewnętrznych, że bardzo zależy mi na sprawie nekrofilii. Chcielibym, żebyśmy... Nie, ale faktycznie jest to... Jest taka, jakby, ja bym to nazwał taka uncanny valley, nie? Że gdzie humoru, gdzie w pewnym momencie no nie możesz tego traktować poważnie. No nie można, nie można. I jeżeli traktujesz to poważnie, to bardziej jokes on you. No w tym wypadku nie dajesz tego. Ale to, co wspomniałeś wcześniej na temat tych pewnych linii, że są rzeczy, na które niektórzy się obrażają, niektórzy się nie obrażają. Jakie było najdziwniejsze w sumie oburzenie, które uzyskałeś? Oburzenie? Bo wiesz, czasami jest tak, że ktoś się wścieknie i startuje z miejsca, z którego nawet ciężko zrozumieć, o co mu chodzi. On chyba chce być wścieknięty najwyżej, wścieknięty wąż. Nie wiem, jakby, no pamiętam tą akcję właśnie związaną z tym, że ja się nabijam z bezdomnych, to zapamiętałem. Bo to było związane z takim klimatem typu, że trzeba ten item odlajkowywać i to szło po linii partii razem, tak naprawdę. Myślę, że członkowie partii razem stwierdzili, że trzeba odlajkowywać ten item jako szkodliwy, natomiast od razu się podzielili, bo jakby chodzić na tych, którzy odlajkowywali kolejny od razu, tak? I ci, którzy stwierdzili, a wy nic nie rozumiecie, jakby mnie to śmieszy dalej, nie? W sensie, że jakby od razu jest jakiś rodzaj tam podziału, nie? Czyli, że... To ty zatopiłeś zawadzką. Rainbow Social Justice Warriors byli mega od razu typu, wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa chyba... Spięci byli. Nie, chodzi o to, że robi się komuś taki rodzaj jakiegoś takiego ostracyzmu społecznego. Kancelowanie. Tak. Kancelujmy typa,
A inni, którzy byli pewnie może bardziej konserwatywni w tym gronie, albo częściej faceci, którzy mieli jakiś taki rodzaj, jakby takiej powiedzmy podwójnej tożsamości, w sensie lewicowej, ale też może jakiejś takie, nie wiem, jakiejkolwiek innej, stwierdzali, że to jest dobry dowcip i żeby się odwalić, nie? W sensie, więc no to więc są dość pamiętam. Ważne linie. Tak, są. Właściwie wnioskując z tego, oczywiście, ale to też jest ciekawe, jak nieprzykładalne to jest... nieprzetłumaczalne czasami. Są jednak atlantyckie, jakby transatlantyckie problemy, które w Polsce niektórzy zaczynają już z nimi walczyć, bo wiesz, tam cancel culture jest już w Polsce. Chciałbym jeden przykład. Ktoś cancel da... culture? Tak. No tak, bo zastanawiam się, kto został z cancel... Na pewno była ta akcja wokół... Kasia Babis z Zalando poleciała. To nie wiem, ja tego nie wiem. Pamiętam, że ja pamiętam taką akcję związaną z listem otwartym grupy feministek, z których część nawet chyba znam prywatnie, wokół kwestii ukrywania molestowania seksualnego w środowiskach lewicowych, czyli w krytyce politycznej. Oj, tak. I to był, zdaje się, Jakub Dymek, jakby na pierwszej linii strzału. I ktoś tam jeszcze był, chyba Michał Wybielski. Tak, z poznańskiej gazety wyborczej. Tak, dokładnie. I jakby były różne kalibry jakby zarzutów. Przepraszam, też dżentelmen powiedział. Zmieszane w jednym worku. No i to była duża akcja tego, że ona jakby no miała na celu pokazanie, że przemoc zachodzi też wewnątrz środowiska lewicowego, że często jest zapakowana w jakieś takie właśnie postępowe frazesy albo pseudopostępowe struktury i że tutaj robi się whistleblowing. Potem chyba poszło tak, że faktycznie ten Jakub Dymek poczuł się zaatakowany, z tego co zapamiętam, i stwierdził, że niektóre z tych jakby twierdzeń są przesadą i on idzie do sądu bronić swojego imienia. Czyli że nie doszło do żadnego gwałtu, on wyprasza sobie zarzut o gwałt, ponieważ nie gwałcił nikogo. Nie? Dalej nie pamiętam, bo nie siedziłem tego. Ale to był taki duży akcent typu cancel culture, w którym właśnie czy gwałt i molestowanie seksualne istnieje i penetruje te struktury, jest dopuszczalne, czy a gdzie jest jakiś rodzaj właśnie jakiś takich właśnie niepotwierdzonej rzeczywistymi, niepotwierdzonymi faktami histerii, czy jakiegoś próby takiego środowiskowego linczu, która jednak jest jakąś formą zemsty i nie do końca spełnia kryteria po prostu zgłoszenia, że padną ofiarą przemocy. No i potem otworzyło się kolejna jakby poziom tej dyskusji, w sensie takim, że jak można oczekiwać od ofiary gwałtu, że od razu pójdzie o tym mówić, że często są to procesy długotrwałe i latami czasami się z tym ktoś, na przykład dziewczyna zgłoszona jakby bije z myślami, zanim w ogóle opowie otwarcie o tym, że padła ofiarą przed molestowania seksualnego i tutaj coś było nie tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w sensie, ja nie mam na ten temat żadnego zdania tak naprawdę, nie? W sensie takim, że pamiętam takie coś jako najbardziej jaskrawą formę właśnie sporu wokół skancelujmy typów hurtowo, nie? Na tej zasadzie, nie? To pamiętam. Nie? Tym bardziej, że no, ja znam jakby Apiłak, bo ze względu na to muszę też zdiskrozować, że Jakuba znam osobiście. Spoko. Oddalenie musiało być, jakby muszę też powiedzieć, że po prostu to oskarżenie było fałszywe, a oskarżenie fałszywe o gwałt w Polsce jest karalne również. No tak. To nie jest jednak tam o kradzież roweru. I też miałem, też z tego miejsca przepraszam Jakuba, kiedyś nagraliśmy też rozmowę, ale ja nie ustawiłem odpowiednich sterowników i to wszystko do wyjebania. Znaczy ja myślę, że to jest trochę tak, jak z, nie wiem, z jakąś korporacją, że w której są bardzo przemocowe standardy, zostaje się overtime wielokrotnie, jest mobbing, jest zła atmosfera. CD Projekt, mówmy. Załóżmy, ale nie mówię, nie znam się nawet na producenta gier. Znam się raczej, wyobrażam sobie taką na przykład, jak się, dużą korporację finansową, która zmusza ludzi do zapieprzania. You work overtime, you're being mobbed, jesteś jakby, no, zmierzasz w stronę wypalenia i tak dalej, i tak dalej. Lehman Brothers. Tak, Lehman Brothers. I robisz to wszystko od początku do końca dla pieniędzy. I nagle pod koniec tego procesu stwierdzasz, czy budzisz się, że podlegasz przemocy. I właśnie chyba to, czego bym tutaj, o czym bym pomyślał, to byłoby to, że jeżeli faktycznie uczestniczysz w jakichś, nie wiem, środowiskach, strukturach, instytucjach, które cię wykorzystują, to chyba pierwszym takim instynktem powinno być wyskoczenie z tej wody, prawda? W sensie nie czekanie, aż ta woda się tak podgryzie, że nie będziesz w stanie już tutaj wyskoczyć. Nie? W sensie takim, że po prostu trzeba mieć trochę też, jakby nawet jeżeli jesteś ofiarą czegoś takiego, trzeba mieć w samoobronie instynkt szybkiej detekcji, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. Jak mi nie pasuje, trzeba stąd, przepraszam, mocniej spierdalać, bo to są zazwyczaj złe, opresyjne instytucje
i siedzenie tam po coś zazwyczaj, czyli nie uzyskania pieniędzy albo innego typu korzyści, zazwyczaj kończy się tym, że zostaniesz straumatyzowany i zapłacisz więcej niż zyskasz, nie? Jasne. Choć więc, oczywiście wiesz, no, system jest dość potężny czasami, taki, że rzeczywiście rozumiem, bo to nie jest też dzisiaj jestem w najgorszym momencie swojego życia, po prostu jest to proces, którym podejmuję jakby decyzje codziennie, ale one oparte są na coraz gorszych warunkach, w których ja je podejmuję, więc ja tu jestem w stanie zrozumieć, tylko wiesz, bardziej byłem zaskoczony, że w Polsce udało się, jak, tak samo jak ja wiesz, walczyło z poprawnością polityczną, skutecznie zresztą w końcu, walczy się już z cancel culture, kiedy ja jestem właściwie takie trochę twojego zdania, że jedyne przypadki skutecznego skancelowania kogoś, to były raczej po stronie takiej liberalno-postępowej, nawet bym, że mocno postępowej, prawda? Zaś ci, których miałoby dotknąć to najbardziej, czyli te osoby, które prezentują postawy jawnie seksistowskie, jawnie załóżmy ksenofobiczne, they don't give a fuck, to ich nie interesuje kompletnie. I właściwie jest to miecz, który jest skierowany do trochę grzechów własnego środowiska, co też, ja nie wiem co o tym myśleć, to nie jest też tak, że ja mam tutaj, no to niedobrze, to powinniśmy wszystko zawieźć pod dywan, ale niektórzy walczą z, jednocześnie w tym kierunku jeśli mógłbym cię spytać, czy w Polsce, oprócz tego, że jest to względnie możliwe, czy rzeczywiście jest, myślisz, że będzie coś co przypomina troszeczkę amerykański obecnie, choć oczywiście nie wszędzie, to też nie jest tam taki stan debaty publicznej, gdzie rzeczywiście trzeba trochę uważać na co się mówi, bo jest dużo osób, które szybko już skacze do konkluzji, wyciągając, wiesz, konkretne słowo, które użyjesz, skoro użyłeś tego słowa. Oj, wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo gdyby trzeba uważać, na przykład, chyba, nie wiem, musiałby uważać na przykład Grzegorz Braun mocno, a on chyba za bardzo nie uważa i jest po prostu dalej politykiem aktywnym, prezentującym jakieś tam skrzydło czy frakcję polityczną. Tak. Więc dopóki tacy ludzie jak Janusz Korwin-Mikke, czy Grzegorz Braun, czy Krzysztof Bosak, czy ktokolwiek inny, nie musi specjalnie uważać, bo po prostu obsługuje jakiś fragment rynku albo mówi to, co uważa, to no nie, chyba nie bardzo. Nie? Więc jakby inaczej. Jeszcze kiedy o tym mówiłeś, pomyślałem o dwóch sprawach z Krakowa z kolei. O tej sprawie nagłośnionej mocno dyrektora Teatru Bagatela, tak, który jest. Dopuszczał się przez tam wiele naście lat jakby molestowania seksualnego aktorek. I głośno ostatnio sprawie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, który podczas jakiejś libacji alkoholowej proponował, nie, znaczy oferował nierząd, radnemu i delegatowi ze Lwowa, tak. A jakby dostarczycielem nierządu miała być jakaś radna z Krakowa z kolei. Tak. Czyli jakiś taki klimat kompletnej takiej barbarii sarmackiej. Gość wypił pół litra i zaczął mówić to, co uważa, nie? I że to było najbardziej śmieszne, że to miało być pewnie taki jeszcze wymiar taki właśnie pastewny, nie? W sensie, że to można sobie wyobrazić, jak ten gość musiał zachowywać się i do jakiego tam jakby, wiesz, naruszenia standardów estetycznych musiało dojść, nie? Wyobraź sobie transkrypt z sądu, jak wyjdzie i tam wówczas oskarżony. Tak, tak. Chodź tak, na te, bo ja cię tam... Dokładnie, więc to było śmieszne. Na poziomie więcej tego portiera z akademiku, który oferował kiedyś taki przewodnik po właśnie agencjach towarzyskich. Nie wiem, czy pamiętasz takie nagranie? Nie. Musisz zawsze, to jest mniej więcej inne, to jest smalcostwo stężone tam. Ale ciekawe, pozwolisz tylko, że uzupełnię, że wisienką na tym torcie, a czyli na miejsce kaszy jest to, że tam były gigantyczne targi okołopolityczne o utrącenie tego pana. No tak, no bo to zmieniało koalicję w Radzie Miasta, w sensie, że Platforma po prostu traciła władzę i... Czy Platforma to czy ktoś tam tracił władzę? Na pewno ktoś, to był ugadany chyba z Majchrowskim i tworzył koalicję wspierającą prezydenta, tracił władzę. No nieważne, w każdym razie chodzi mi o to, że to są przykłady spraw, z którymi można iść do sądu. W sensie jest sytuacja typu właśnie ostre molestowanie, ktoś to w końcu ujawnia, jest mimo dowodu, idzie się do sądu, zakłada sprawę karną i się czeka na rozstrzygnięcie. I to jest jeden typ tego typu sytuacji, czy jeden rodzaj. A drugi typ to są te właśnie wewnątrzśrodowiskowe najczęściej, prowadzone na miękko, lekko historyczne wojenki, które często wydaje mi się, że mają też charakter jakiejś takiej osobistej wendety, nie? W której trudno rozróżnić, czy faktycznie doszło do jakichś potwornych nadużyć, czy jest to jakaś taka inicjatywa właśnie zemsto, dokopania, nie wiadomo właściwie czego, bo nikt poza tego środowiska do końca nie wie, jaka była stawka, coś tam realnie zdarzyło, nie? Więc
chyba tak naprawdę to tych drugich, jeżeli nie wpisują się w ten model numer jeden, czyli że zebrane są twarde dowody i idzie z tym do sądu i jest się gotowym po prostu walczyć o sprawiedliwość, dlatego że jest się ofiarą przemocy seksualnej w sądzie. No nie, no jak powiem, że nie można traktować do końca poważnie, to zostanę zlinczowany, że przecież jakby właśnie nie uwzględniasz pozycji ofiary, nie stanie się wyobrazić. Ten jakby, fragment, jak dokładnie. Nie, no może sobie z tym to chcesz, że nie jesteś w stanie wyobrazić, nie doceniasz tego, jak bardzo to traumatyzuje, bla bla bla. Trzeba ofiary tego typu działań zawsze zawsze otaczać szczególną i z tym się zgadzamy. Wieką, tak dalej. No, zgadzamy się z tym. No ale z drugiej strony, okej, już tak mówię totalnie ogólnie. Całe to miasto, w którym siedzimy teraz, co wieczór, co weekend, idzie na imprezę, wypija 6 browarów albo 8 whisky z kolą, potem wali krechy, a potem ciągnie się after przez 2 doby, nie? I wszyscy walą, przepraszam, amfetamin albo mefedron, albo na zmianę jedno i drugie. I potem nagle jest klimat typu, ktoś cię z kimś przelizał, ale nie było chyba konsensu w tym momencie, nie? Wiesz? I jest, to chyba trzeba by naprawdę wszystkich w tym mieście posadzić, w sensie, albo nie róbcie sobie tego, nie? W sensie, nie idźcie na ten after, nie ściągać tych kresek, nie pijcie tego alkoholu i no... To brzmi trochę jak jakby stwierdzenie warchlaczno-prosiaczno-prawicowe, ale chyba to trochę jest, że niestety są sytuacje, które sprzyjają rozmyciu się granic odpowiedzialności i po prostu tak samo jak ja, jeżeli ja nie chcę podlegać jakiejś potwornym formom przemocy, to nie ładuję się do agresywnego finansowego korpo, bo wiem, co mnie tam spotka, czyli nic dobrego. Tak samo jeżeli jestem bardzo mocno jakby napięty wokół moich granic fizycznych i nie chcę, żeby one były przekraczane i czuję się, nie wiem, awkward w sytuacjach społecznych i mam problem, nie wiem, z różnymi rzeczami, nie? I mówię że o sobie, nie mówię o kobietach, nie mówię o sobie konkretnie, to jeżeli mogę albo tam nie iść, albo jeżeli wypiję te 6 piw, to robię to właśnie po to, żeby te jakby granice zniknęły, żeby się samemu wyluzować i żeby samemu przestać się torturować tym, że na przykład jestem na tyle ponapinany, że ciągle jakby muszę, nie wiem, kontrolować dystans społeczny jakoś, czuję się nie okej z ludźmi i tak dalej, więc no kuźwa, nie wiem, no w sensie... Znaczy mówisz, wiesz, bo ty mówisz o sytuacjach realnych, w rzeczywistości, no zwykle jakby tej fizycznej na co dzień, prawda? A myślę, że rzutuje też na... Coraz częściej na to, jak postrzegamy sprawy, rzutuje nie to, co wiemy z codziennych interakcji z ludźmi autentycznie, nawet jeśli one są internetowe w stylu, wiesz, rozmawiam z kimś, tylko bardziej z tego, co przeczytaliśmy jako pewna część właśnie tej niezdywersyfikowanej porcji informacji, jaką dostaliśmy. No, więc czasami czuję się tak, że wiesz, dostanę sygnał, który wzywa mnie do działania pod tytułem ta osoba zrobiła to, w związku z tym ja powinienem się czuć tak, w związku z tym tutaj internet i let's burn that motherfucker, wiesz o co chodzi, że czasami możesz dostać po głowie, już też wyciągając najbardziej na ogół jak się da, że prywatne osoby mogą dostać w pierdol za prywatne żarty, nie? Co oczywiście nie są to zwykle żarty w dobrym tonie na przykład, albo ktoś tam zapnie, no rzeczy takie, wiesz, tak się, że wyobraź sobie, że to co napisałeś mówisz na głos i wtedy sobie pogadajmy, nie? No tak, tak. No tak, ale tak, z drugiej strony, czy wszyscy powinni być twoim zdaniem do podobnego poziomu moralnego, takiego do standardu moralnego przyrównywania? Znaczy, ja nie wiem też do końca, o czym rozmawiamy, bo jeżeli gadamy ja raczej tylko o internecie, wiesz, w znaczeniu takim, bo ja nie chciałbym o tych transgresjach takich ocenianych przez sąd, czy też ocenianych właśnie z punktu widzenia zarzutów karnych, bo to jest sprawa, na której ja się też nie znam, nie? Ale faktem jest, że ileś tam lat bawiłem się w opowiadanie sytuacji hipotetycznych, często o wychyleniu, tak jak mówisz, że wiesz, nabijanie się czy tam nakłanianie do pedofilii, to jest, gdyby wyjąć wszystko wokół, to jest mega popierdolone. Nie mam wątpliwości. Ale liczę na to, że utrzymam się na tyle na kontekście i na ogólnym tym, że mi się nie wywrócę na ziemię. No tak. Tak, czy tak. Gdzie są granice tego, gdzie możesz powiedzieć, bo zawsze jakieś są, gdzie pewne słowa możesz powiedzieć, a gdzie są granice tego, gdzie pewne osoby mogą to powiedzieć i nie odczuć konsekwencji? Wiesz, o co mi chodzi? Wydaje mi się, że granice są gdzieś tam, gdzie jest poczucie, że ktoś jest obrażony. W sensie tak. Są granice. A czy to jest w ogóle, czy wiesz, bo niektórzy powiedzą, no ale to ty się obrażasz o to konkretnie, to jest twoja rzecz, czemu psujesz resztę zabawy? Nie? Nie wiem, bo pytanie jest bardzo ogólne. W sensie... No jasne, staram się to teraz do szczegółu spróbuję zdążyć. Wiesz, bo zawsze się o tym mówi, nie? Czy są granice w komedii, no? Czy ona ma sens, jeżeli ma dość stricte granice. Podam przykład. Moi koledzy z Trójmiasta, oni tam zrobili
improwizacyjną imprezę. To jest improwizacja komediowa, jest taką formą, w której biali kolesie wychodzą i nieśmieszni są. I zwykle ze względu na sugestie jakieś tam, o, bądźcie tam. I odnosząc się do legendarnego takiego materiału stand-upowego, które zna 9 osób, który się nazywa Wulgarny Stand-up o ruchaniu, oni zrobili coś, co się nazywa Wulgarne Impro o ruchaniu. No i tu już ich pierwszy błąd, bo nikt nie kojarzy tej pierwszej rzeczy, więc czemu by mieli tu. W opisie zaś było, że będą żarty z gwałtu, będą żarty z że coś tam, haha, wielkie jak afroamerykańskie penisy, oddajmy, nie użyli żadnych słów uznawanych za ogólnie obelżywe. Jednakże jedna ze stron stwierdziła, no zaraz, to są żarty z gwałtu. Dosłownie powiedzą, że są żarty z gwałtu. I tutaj nie ma jakiegoś, to trzeba przyznać, też słaby copyright. Nie pisz tak. No ale efekt był taki, że po prostu piszcie, dzwońcie do klubu, żeby odwołali imprezę. Z drugiej strony, wiesz, negatywne opinie dla lokalu, żeby coś tam. Na samym końcu cała impreza się sprzedała, ludzie przyszli, byli bardzo rozczarowani, że nie było żartów z gwałtu rzeczonego, no bo jakby trzeba tu żartować do końca. No i właściwie wszyscy są rozczarowani, ale wszyscy poszli też do domu z przeczuciem, że postawili na swojego konia, wiesz. Czy w takim wypadku, w tym konkretnym na przykład, przed odbyciem się takiej imprezy myślisz, że można wyrobić sobie zdanie, czy to jest trochę upodobnianie się do pani Barbary Nowak, która nie pójdzie na dziady, bo ona dziady to ma w domu, nie musi, wiesz o co chodzi, że jakby przed dokonaniem czegoś, czy można się obrazić o to? Nie, myślę, że nie. Ostatnio byłem na takim spektaklu, nie ostatnio, rok temu ponad, na spektaklu. No i ten rok się spłaszczył też. Tak, to był spektakl Mein Kampf. W teatrze powszechnym. Tutaj. Ty, jakiego to autora? Kto to napisał? Adolf Hitler. A, właśnie. Tak, okay. To był spektakl, w którym aktorzy teatru z wielkimi pluszowymi penisami i wielkimi pluszowymi jądrami oraz ogromnymi pluszowymi cyckami i pluszowymi dupiami podchodzili na widownię i te penisy pluszowe wkładali w usta, czy próbowali przynajmniej włożyć w usta, bądź jakby na widowni po prostu. Jasne. Nie? I poskakiwali na tej scenie do treści właśnie Mein Kampf, czyli do treści nawiązującej do ludobójstwa, nie? W sensie, no i co? I spoko, nie? W sensie, mi się to bardzo podobało, uważałem, że to jest bardzo dobra forma artystycznej ekspresji, która pokazuje, że obsceniczność obsesji przemocy i obsceniczność nawoływania do eliminacji jakichś grup etnicznych ma taki sam więcej charakter, jak wpychanie ci fiuta do ust, kiedy sobie nie życzysz po prostu, albo ładowanie się na ciebie z cycami czy dupą, nie? W sensie, bo to było tam jakby zmieszane. Chodziło chyba o uzyskanie tego efektu, takiego obrzydzenia tego, tym rozlewem tej takiej niechcianej ekspresji, tak to można określić. I to wszystko było w ramach spektaklu scenicznego i faktycznie były głosy, że nie powinno się inscenizować Mein Kampf, bo to jest propagowanie nazizmu, albo nie powinno się inscenizować... Dużo nazistów przyszło na tego potencjalnych? Chyba nie było żadnych nazistów tak naprawdę potencjalnych. Albo, że to po prostu jest ożywianie tekstu, który służy ludobójstwu, więc on powinien być zamknięty w jakiejś kapsule, wiesz, próżniowej i powinien być odizolowany i nikt nie powinien. A my o nim zapomnimy. Dokładnie, że o nim zapomnimy. A miałem wrażenie, że to było... że intencja krytyczna i intencja jakby właśnie przeciwko form abusement, przemocy, czykolwiek tam można sobie nazwać, była tak jawna, że ta forma kampowa totalnie jakby była super uzasadniona i mi to właśnie śmieszyło, wyszedłem taki, wow, dawno czegoś takiego nie widziałem w teatrze, ale kozak, zajebiste, nie? W sensie, to samo jak się ogląda, nie wiem, South Park, nie? Wiesz, jakby, czy South Park się obraża? Nie, no mnie nie obraża, śmieję się w kółach i tak dalej, nie? Czy BBC Bad mnie obraża? Nie obraża mnie, śmieję się w kółach, nie? No nie wiem, prawdopodobnie gdyby być zbyt radykalnym i to można by wszystko ocenzurować, łącznie z Monty Pythonem, bo jest po prostu niesmaczne i szkodliwe, to jest kretynizm, nie? W sensie 99% tego typu żartów nie służy reprodukcji przemocy. Zgadza się. Tam, gdzie te żarty służą reprodukcji przemocy, zawsze jakby służą w pewnych określonych kontekstach, typu nie wiem, w kontekście nie wiem, koszarowym, wojskowym, w kontekście nie wiem, jakimś mafijnym, w kontekście rodzinnym, typu konserwatywny wujek, który 13-letnią siostrzenicę po pupie, stuszki ci już rosną i tak dalej. Tak. Chodzi o to, że jeżeli to jest wystawione na scenie, to jest jakby próba uświadomienia tego, co się dzieje i ekspozycja konwencji, której jakby znaczenie zależy od intencji zarówno nadawcy, jak i od świadomości odbiorcy, ale głównie jakby od świadomości odbiorcy. Jeżeli to się dzieje w jakichś zamkniętych ekosystemach i faktycznie jest włączone jakąś realną przemoc, to jest inna sprawa, ale chodzi o to, że wyjęcie tego i pokazywanie tego, patrzcie, kurwa się dzieje, to nie jest przemoc. To jest jakby symbolizacja przemocy, która intencja zależy od tego, co chcesz z tym zrobić albo co zamierzasz to zrobić. Tak mi się wydaje, więc taka po prostu
cenzura treści, bo te treści są nie okej, okay, jest do tak. dupy, nie? Tak, tak mi się zdaje. Choć wiesz, mało jest nieświadomych odbiorców teatru, jak się zastanowię, nie? Tak tam się z ulicy nie wchodzi zwykle. Bardziej bym, a jeżeli byśmy, dobra, to podobny przykład, tylko podnieśli o jakby miarę wyżej, okay. Bo ja wiem. Ale nie, pomyślałem, że gdyby ci goście z teatru wyszli na ulicę, stali z książkami z Hitlerem i mieli te wielkie pluszowe fiuty i cycy, i stali i mówili Mein Kampf, ktoś tam zjechał, i chodzi, napatoczali się ludziom, to kto by tych ludzi tak naprawdę oskarżył o propagowanie nazizmu? Gdyby to byli goście w dresach, ogólnie na łyso, z jakimiś tam swastami, czy w glanach skinheadzi, to faktycznie można podejrzewać, że oni tutaj coś, jakąś realną agendę chcą przekazać, że oni są for real. Tak. A ci goście nie są for real, to jest gest artystyczny i no, nie wiem, to się instynktownie odróżnia. Dobra, coś, jakby, wiesz, nie? No to w tym laboratorium, a furasi, furasy, które są jednocześnie neonazistami. Co to są furasy? Furasi to ci, co się przebierają za wilców na przykład, albo za kogo? Źle odmieniłem słowo wilki. Za wilków. Wilki, za Sonika, za, wiesz, za różne postacie. Nie mam pojęcia, co to jest. Wiesz, nie? Nie wiem. Nie googluj. Nie wiem. No to inny przykład. Przepraszam. W takim wypadku wiesz, dobra, a co właśnie, jakby nazwijmy to z pluszowym nazizmem, nie? Czyli z tacymi, wiesz, fanami anime, którzy wciskają w tam wszystko, albo z fanami Warhammera 40 tysięcy, którzy się dopatrują, wiesz, chodzą przebrani za gwardię imperialną i tak. Czyli tak, a to jest klimat taki trochę, był ten taki słynny film z 10 lat temu, I'm wearing the boots of escaping, w sensie odklejone od rzeczywistości w fanach RPG, prawda? Tak. Którym się pomyliło jakby to, że siedzą w garażu cały czas piwniczą, prawda, i są takimi pociarzami z rzeczywistością i myślą, że kategorię plus 3 do mana, jakby jestem elfem, jakby, nie wiem, stosują się również, kiedy negocjują z policją, jakby stanowo, a nie stosują się. Więc nie, no mi się wydaje, że dopóki na tym tle nie... Znaczy, czy jakakolwiek forma subkultury takiej właśnie piwniczo-resentymentalnej, która może, nie wiem, popaść w jakiś rodzaj, nie wiem, incelstwa, albo właśnie jakiś klimat typu udzielania się na prawicowych forach, jakiś rodzaj resentymentu takiego typu, nie wiem, nienawidzimy kogoś i tak dalej, potencjalnie może być rozsadnikiem niebezpiecznych treści? Jasne, że może być, nie? Ale nie ma nic złego w tym, że ktoś siedzi i ustawia figurki Warhammera 40 tysięcy, nie? Trochę jest, jak grał Space Marinami, no to jest zawsze kamperem i frajerem, ale to... Ja się na tym nie znam, nie? Ale wydaje mi się, że jakby, no, jak można w ogóle demonizować praktykę grania w planszówki, nie? W sensie, albo w gry figurkami, nie? W sensie, jak ktoś autystyczny, to nie se gra, nie? W sensie, to jakby, wiesz, i wydaje hajs, i maluje to, jakby, wiesz, no w sensie, nie ma esencjalnie żadnego, jakby, koniecznego związku. Ja wiem, to jest jakby grupa taka wsobna, zamknięta, ona ma swoją tam własną, autarkiczną niemalże, ale kwestia jest, że wiesz, to chciałbym podnieść o kawałek wyżej, bo nawiązując delikatnie do tego, że czasami żarty się wymykają spod kontroli, prawda? One, najlepszym przykładem była git produkcja znana jako bracia Figo Fagot, którzy... No tak. Tak, których żartem pierwotnie było to, że to jest taka, wiesz, wieśniacka, taka knajacka zabawa i a coś tam z cyganem i tak dalej. Ale czekaj, a czy oni robili te kreskówki typu Koń Rafał, Kapitan Bomba, czy to były... Tak, to klasyczne kartony z For Fun TV, to są ci. No to jest klasyk, polska odpowiedź na South Park, powiedzmy. Tak, a jednocześnie miało, wiesz, no nie bez powodu South Park, chłopaki South Park zrobili Book of Mormon, a u nas byśmy mieli Figo Fagot, także jeżeli chcemy odpowiedzi, no to udzieliśmy takiej odpowiedzi, a jak to powiedział klasyk, nikt nas nie pytał. Ale wiesz co, tam jestem prawie przekonany, że to od samego początku był żart, ta formuła braci Figo Fagot, których biorę też oczywiście przed nawias i ja wiem, że to jest pars pro toto, ale wszystkie te teksty, które polegały na tym, że cygan cię zdradzi, coś tam ci utnie, że cię, wiesz, zabierze ci, wbije ci szpadę w serce, one były powtarzane jako żart, podczas gdy na masowych koncertach, ja nie uważam, że tam wiele z tych osób było przekonanych, że to jest żart, dla nich wiele było Czyli w którym momencie twój kampowy, udawany rasizm albo klasizm staje się prawdziwym rasizmem bądź klasizmem? Trochę kasus klocucha. Tylko dlatego, że jakby ludzie już nie rozumieją, o co chodzi i powtarzają samą treść. Wiesz, że klocuch też tam mówi, on jest in it for the joke, nie? Ale pytanie jest, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi? Ale czy on też ma odpowiedzialność za to, prawda? No, nie wiem, nie, mi się wydaje, że nie ma żadnej odpowiedzialności. Tak, no bardzo dobrze, nie, bo on ma 13 lat, więc też. Nie mam pojęcia.
gdybym miał odpowiedzialność, to możliwe, żeby go to krępowało twórczo, bo to chodzi w kulturze, że ona musi żyć, ona musi wytwarzać nowe treści i dopóki... No nie, no one nie są po prostu szkodliwe, nie są szkodliwe jako takie, w sensie też nie znam twórczości braci Figo Fagot, ale gdybym nie wiem, miał uznać, że nie wiem, miś Puszapek nakłania do, nie wiem, bujek pod sklepem monopolowym, to musiałbym być kretynem, nie? W sensie wiesz, jakby miś Puszapek jest po prostu... Macie rozśmieszyć, nie? W sensie, zgadza to się? Jest jakby, to jest... Same wspomnienie no tego właśnie, imienia jakby... wywołało uśmiech nawet. No bo można by stwierdzić, że miś Puszapek nakłania do bujek pod sklepem monopolowym. Zdecydowanie. Albo nie wiem... Uspijania takie... zwierząt. Tak, 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 uspijania zwierząt, dokładnie. W sensie, że uspijasz zwierzęta, nie? Nie, no nie. Jest jednak to, że czasami... myślisz, że z czego wynika to, że ludzie mylą żarty z rzeczywistością? Czy to brak im jakichś kompetencji kulturowych, czy raczej... To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to, co jest totalnie żartem insiderskim w jednym środowisku, wśród ludzi, których dobrze znasz, którym się dobrze czujesz, z którym ufasz i którym już tam wypiłeś swoje naprawdę, i masz swoją konwencję, jest kompletnie nie żartem poza tym jakby otoczeniem i musisz się pilnować, czyli musisz rozumieć, że funkcjonujesz w ramach innego audytorium, jest inna sfera znaczeniowa i że powiesz coś, to będzie właśnie przyjęte nieprzyjemnym, jakby wiesz, napiętym milczeniem i czujesz, że jest też spalone, bo coś tutaj nie gra, nie? Coś nie siadło, nie? I co, czym to różni? Przecież można powiedzieć, ja uważam, niestety jestem zwolennikiem teorii, że... dobre pytanie. Ale tak, gdy w pierwszym okruchu miał powiedzieć, to po prostu różni ludzi kompetencja kulturowa. Nie? Jasne. W sensie, że znaczy, nie Monty tyle, Python że ktoś... będzie śmieszny na kogoś, ale kogoś będzie kompletnie nieśmieszny, bo nie ma w tym nic śmiesznego. A jednak jest śmieszny. W sensie, ty sobie wychodzisz, jak Giordano Bruno mówisz, a jednak się kręci. Nie? W sensie, tak. Czy tam nie, przepraszam, Galileusz, bo chyba Giordano Bruno już nie żył, nie? W sensie chyba. On już dawno spalili, żyje. Dokładnie. Tak. Nie? W sensie, a ty wchodzisz pod Gębkiem, mówisz, a jednak się kręci. Dlaczego? Bo wiesz swoje. Mimo że masz świadomość, że społeczeństwo jest jakimś układem takich, wiesz, jakby sfer zasadzonych na władzy, gdzie w pewnym momencie, jak widzisz za daleko, po prostu zmuszają, żebyś przyjął jakąś wersję publiczną, żebyś nikomu tam nie brudził. A jednak wychodzisz i mówisz pod gębkiem, bo ty czujesz, że tak jest, nie? Tak. I czy czujesz, że to jest śmieszne, twoje ziomki z tego śmieją, to jest twoja ekipa, to jest twoja mentalność, twoja wrażliwość, twój, wiesz, sfera komfortu, prawda? I to, że ktoś stwierdzi, o, to jest oburzające, to wiesz, no, no nie, kurwa, stwierdza, nie? W sensie, tak. Wiesz, jakby musiałbym sam się spytać, czy ja mam ochotę teraz, nie wiem, nawoływać do genocydu, czy ja mam ochotę kogoś dyskryminować, czy ja mam ochotę, nie wiem... I to jest drugie ważne pytanie, no bo pytanie jest takie, w sensie, a może jestem, na przykład, nie wiem, rasistą nie jestem, seksistą nie jestem, ale może jestem klasistą, no, więc okej? Tak jestem, nie? W sensie jestem klasistą, czy uważam, że różnica w kompetencji kulturowej, różnica w wykształceniu, różnica w tym, jak odbierasz świat, jest ważna i czasami może ludzi antagonizować i czasami jest tak, że masz tylko swoją pozycję, musisz jej bronić, nie? Co więcej, uważam tak, że społeczeństwo jest polem walki i doświadczyłem w swoim życiu takich jakby, bo ja już mam swoje lata tak naprawdę, nie? W sensie mam 37 lat i doświadczyłem... Jezus Mary, no, doświadczyłem... tyle nie żyje. No właśnie. Szczególnie z moim trybem życia, już powinienem nie żyć. W każdym razie doświadczyłem jakby takich tąpnięć, powiedzmy, w którym jakby funkcjonujesz w jakimś porządku, powiedzmy, modernistycznym, czyli takim, że wychodzisz z jakiejś tam, powiedzmy, rodziny klasy średniej, z dość silnym jakby akcentem na edukację jako po prostu na wartość i zakładasz, że masz skończyć studia, twoim celem jest zdobycie jak największej ilości wiedzy i potem jakby ta wiedza i to, że jakby ufasz w system szkolno-uniwersytecki, popłaca w tym sensie, że zdobywasz w jakiś sposób wartościowe jakby kompetencje, żeby wykonywać pracę, która będzie w tym, z tym w jakiś sposób związana, z twoją formacją. Tak. Wychodzisz po ten system, jest dupnięcie kompletne tak. I trafiasz do call center, jakby wiesz, na zasadzie napierdalaj, nie? Napierdalaj. Tak. I okazuje się, że masz robić wynik, target, nie? W sensie wiesz, jakby i te momenty załamania się, jakby wychodzisz z jakiejś iluzji i trafiasz do wrogiego tak naprawdę otoczenia, które chcecie docisnąć, są momentami, które uświadamiasz sobie, że nie ma neutralnej wiedzy, jest wiedza twoja, która wygra albo ich. Tak. I teraz musisz walczyć z nimi, w sensie takim, że wyjście z uniwersytetu na przykład i trafienie na rynek, gdzie ktoś ci mówi, słuchaj, kurwa, tu masz targę, napierdolasz coś tak, tam. Tak. To nie jest sytuacja, bo o Jezu, wreszcie się zderzam z rzeczywistością, tylko to jest jak wojna Ukrainy z Rosją, w sensie, tak. Czy oni ci wejdą na głowę, czy nie. Nie? Tak. W sensie, no i teraz jakby bo, wiesz, musisz wiedzieć, kim jesteś, co chcesz zrobić i dlaczego to, kim ty jesteś, ma wartość dla ciebie, bo dla nich nie musi, bo nie, bo nie ma ewidentnie dla nich wartości to, kim jesteś. Nie? I wtedy po prostu mobilizujesz się wokół tego, kim jesteś i bronisz tych wartości, które prezentujesz, jako w pewnym sensie uniwersalnych. Nie? W sensie, w pewnym sensie każdy człowiek, który jest twórcą, broni swojej możliwości ekspresji jako pewnego projektu uniwersalnego. Po prostu nie możesz, nie być, jakby, nie możesz być twórcą, nie uważając jednocześnie, nawet w taki dorozumiany sposób, czy jakby nie do końca uświadomiony, że robisz to dlatego, że uważasz, że to, co wnosisz do kultury,
ma jakieś znaczenie, że to się gdzieś tam osadzi, że komuś, dla kogoś to jest ważne, nie? W sensie, że to jest jakaś wartość dodana. Jasne. Że to się reprezentujesz, nie? W sensie ich, bo gdybyś tak nie uważał, to byś tego kurwa nie robił po prostu, nie? W sensie i to jest tak naprawdę walka, nie? Jakby to, tak. To jest walka, nie? No tylko, no racja i tu wiesz, w tym znaczeniu, no rzeczywiście już oddalam pytanie następne, jakie miałem na temat tego, czy jesteśmy odpowiedzialni za jakiś tam wewnętrzny kłód kulturowy, bo faktycznie mamy takie, wiesz, mnie to zawsze trochę, już tam kończąc ten wątek, ale tak, trochę tak dziwiło, że czasami nam jakieś prywatne żarty ludzkie są wyciągane przez szereg, ale faktycznie też przechodzimy wtedy w sferę publiczną, w której abstrahując od tego, co mówiłeś, ale komedia stała się dość powszechna też, nie? Że jakby ja dopiero po latach tak się zorientowałem, że teraz każdy praktycznie współzawodniczy na podobnych zasadach z całym światem dotyczącym, wiesz, witty remarks. Aha, czyli co, kto jest śmieszniejszy i kto bardziej tak. Ta, jest to takie przygnębiające. I no czy, jest. I zobacz, jakie to jest po prostu ciśnienie, nie? I ta karma, pointy lecą tam, wiesz, kurde, nie zdążyłem, oni mnie już wydymali. A musisz pierwszy odpowiedzieć, widzisz jakiś obdego. W ramach rozmowy z adminem między innymi tygodnika, nie, on się mówi, że no, kurde, to potrafi zestresować, to trzeba. Muszę być jeszcze śmieszniejszy niż wczoraj, tak? Tak. Jeszcze śmieszniejszy. Tak, on to jest, tak. Ja tak mówię, Jezu, to ty ile tak jakby przeglądasz tego, no dużo tego jest, prawda? Więc idąc takie współzawodnictwo, ale z drugiej strony na pewno każda osoba, która tworzy takie rzeczy i tak dalej, ma chęć, żeby, w szczególności jeśli robi to autorsko, nie? Bo jeżeli tam 40 iteracja tego samego, to że minister zdrowia apeluje, żeby się okładać, kurwa, kwejk.pl, to sorry, ale to jest po prostu rzeczywiście ten doom scrolling, jak tam przeglądasz jakieś jebzdzidy czy patch eyes, no przecież to jest dno. To wyraźnie widać, że to jest zrobione z tego, ale jeżeli ktoś, wiesz, ma jakby inne podejście do tego, jak rozśmieszyć ludzi i wierzy w to i tak dalej, to jego głos się czasem przebija. Jednakże moje pytanie jest, czy to nie jest też tak, że to jest to takie, wiesz, sprowadzenie wszystkiego do żartu, do tego, żeby jednak znaleźć tą część komediową, nawet czasami, wiesz, na zasadzie abstrakcyjnie, czasami na zasadzie jakiejś non sequitur. Czy to nie zabija tej pierwotnej, że jednak są rzeczy, które nie nadają się do tego? A nie, powiem ci tak, to jest bardzo dobre pytanie i mam na nie odpowiedź, bo to jest tak, że ty zakładasz chyba, że ja jestem w ostatecznej instancji satyrykiem. Nie, nie sądzę, tylko chciałbym poznać twoje zdanie, bo to jest, wiesz, nurt dość powszechny. To jest tak, że u mnie, jeżeli coś wywołuje efekt komiczny, to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny tego, że ja próbuję uderzyć władzę. Jasne. Czyli cały ten projekt to był projekt niezgody na to, co jest, na realne warunki społeczne i obnażenie absurdu aparatu przymusu, który nas otacza. Zgadza się. Różnego typu, korporacyjnego, medialnego, kościelnego, rodzinnego, jakby tradycyjnego i tak dalej, takiej właśnie jakby tego polskiego klimatu, który w jakiś dziwny sposób przeszedł z, wiesz, wujków z wąsem jedzących kotlet i chodzenia na kościoła, nagle właśnie w robienie startupów i picie sojowe latte płynnie, i robienie projektów i to jakoś wszystko jakoś się zmorfowało, ale razem pod spodem masz poczucie ubojni, z tym takim nie do końca jakby niedorozwiniętym krajem, który nigdy nie przyszedł takiego spokojnego, pełnego oświecenia, że nie masz zasobów jak Francja czy Wielka Brytania, żeby sobie wsiąść i powiedzieć: tam spoko, jest, nie? Mamy jakiś rodzaj głębi, tylko właśnie, że jesteś takim totalny, jakby wiesz. Ktoś to, mój znajomy, kołowrotku, mówi na to dorozumiany świst bata. Zawsze, że coś tam się. Tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. I to jest jakby rodzaj jakby ataku na to, nie? W sensie, więc efekt satyryczny jest uboczny. Natomiast teraz powiem ci tak, że czy są rzeczy, których się nie można śmiać? Tak, są rzeczy, których się nie można śmiać, ale dlatego, że sam czuję, że nie chcę się z nich śmiać, że one nie są śmieszne. Przykładem rzeczy, w której nie chcę mi się śmiać i nie uważam, że ją za śmieszne, jest wojna z Rosją na Ukrainie. Bo jeżeli jest klimat taki, że giną ludzie i wchodzi armia i dokonuje tam jakiejś, wiesz, pacyfikacji, strzela rakietami w budynki szkół, przeszkoli, ludzie chowają się, wiesz, w podziemiach szpitala i tak dalej. Setki tysięcy uciekinierów w tym momencie już, głównie w Polsce. I możliwa eskalacja, tak naprawdę, wisząca powietrzu, niekonieczna, ale możliwa eskalacja też jakby z udziałem NATO, a więc nas. To już nie jest coś, czego można jakby czerpać jako materiał na śmieszny żart, w sensie, bo to nie jest śmieszne. W sensie to jest taki klimat, że to, do czego dzisiaj doszedłem, to jest to, że w pewnym sensie to jest taki moment geopolitycznego sprawdzam. I ja, robiąc ten fanpage, robiłem go z dość jawnych pozycji, w sensie satyrycznych, lewicowych,
laickich czy antyklerykalnych, antykorporacyjnych, plus przemycających taką schizo jakby refleksję, ale taką jakby nabudowaną na jakiś rodzaj takiej formacji uniwersytecko, powiedzmy, literackiej, nie? Tego typu pakiet, nie? Czyli jakiś rodzaj takiego schizobuntu lewicowego, laickiego, powiedzmy, intelektualisty przeciwko mielarce do braków pastewnych, jakim jest prawicowa Polska, powiedzmy, tak to określmy, nie? Z całym dorozwojem. I teraz, robiąc to, obstawiasz parę rzeczy, na przykład, że kapitał amerykański jest zły, że Unia Europejska tak naprawdę nie do końca ci pasuje, bo ta obietnica właśnie platformy ciepłej wody w kranie i tak dalej, to są kredyty dla milionów ludzi, to jest niewolenie na kilkadziesiąt lat, to jest jakby wejście w jakiś tam, nie wiem, krąg konsumpcji, to jest realnie mniej wolności niż tej wolności, którą gwarantowały, nie wiem, przydział mieszkania PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Czyli te takie pozycje historyczne, które obecnie okazują się niestety, no ale co z tego, skoro masz tutaj gościa, który proponuje ci w zamian za to wjazd 6 Armii Pancernej Gwardii, nie? W sensie z mordowaniem, nie? Zgadzasz. Więc jakby twoja pozycja, jakby wiesz, polityczna czy historyczna w tym momencie rozbija się o ściany, muszą de facto przewartościować. Czy okazuje się, to, co krytykowałeś, nie było takie najgorsze? Zgadza się, bo nie, jest zawsze coś. Bo nie widziałeś synu czołgów dotąd na ulicy, prawda? W sensie i chyba nie chcesz dalej widzieć, nie? O to chodzi. I ja mam taki klimat typu, o kuźwa, i od 8 dni mam klimat typu, tu nie ma się czego śmiać. Tu się naprawdę nie ma z czego śmiać i mi jako obywatelowi i osobie prywatnej nie jest w tym momencie do śmiechu, nawet nie mam żadnego pomysłu, jak obśmiać to, co sam się dzieje, bo na razie chyba to jeszcze nie jest ten etap, kiedy to można obśmiać. Nie, nie. Tutaj właśnie, jest, wiesz, to jest zagadnienie pod tytułem, wiesz, timingu tego legendarnego, który zabrzmi oczywiście trywialnie, jak się teraz pomyśli, ale to jest naprawdę ważna sprawa i czasami jej brakuje. No oczywiście, wiesz, no legendarny żart Louisa C.K. na temat, że jak możesz poznać, jak złą osobą jesteś po tym, jak długo zajęło ci, wiesz, od upadku, wiesz, World Trade Center do momentu, jak zacząłeś się masturbować. I on mówi... I on mówi no i to jest bardzo dobry żart. Nie? Znaczy, tak, ale tam jeszcze nie koniec. Ale to pytanie, czy są wyłączenia dla kompulsywnych, którzy musieli się po trzech minutach masturbować. Nie, on mówi, że on jak jedna padła, a druga nie? Jeszcze się burzyła. To on już nie, serio, tak? Okay. No właśnie, no, ja mi się wydaje, że bym tu siedział. Pamiętam, jak było tutaj center i pamiętam, jak to wyglądało. To nie, to siedziałem, patrzyłem w telewizor, tak na zasadzie. O, akurat o masturbacji wtedy nie myślałem, ale wydaje mi się, że mogło minąć mi tak, nie wiem, może między jedną dobą a dwie doby, czyli że było to na tyle w telewizji, że byłem normalnym 17-latkiem i niestety nie zaburzyło to mojego rytmu, jak uderzenie pocisku manewrującego w dom obok, nie? W sensie, który pewnie by dłużej. Oj, tak. Jakby, więc wiesz, tak, kwestia jest taka, że rzeczywiście my żyjemy zawsze w wiecznym teraz, nie? Więc jakby głupio teraz w tym momencie planować przyszłość i teraz też wszystkim tryhardom, którzy w tym momencie walą jakieś tam, wiesz, bo to jest dobra, ludzie. Znajduję czasem tą radość, bo to jest jednak jakoś tam człowiek ma, wiesz, nie wiem jak ty, ale dla mnie też jakby taką podstawową metodą patrzenia na sprawy, które mnie bolą właśnie w kontekście opresji społecznej, która jest jakoś tak wbudowana w mitochondrium każdej komórki polskiego społeczeństwa, to jest jedynym sposobem, na który znalazłem, bo ja nie mam już nawet pomysłu na to, jak go zmienić. Jest tylko, żeby się śmiać, wyciągać i wiesz, i batorzyć słowem. Po 25 osób naraz gdzieś siedzących gdzieś w piwnicy, wiesz, które słuchają moich wysrywów. Ale to jest jedyny sposób, jaki ja umiem. Mam nadzieję, że się inne wykształcą. I czy ty znajdujesz gdzieś może jeszcze, wiem, że to jest mega na tak gorąco, ale jakieś takie miejsce w internecie, gdzie nie topisz się w sosie takim, wiesz, słodko-pierdzioszkowatym pod tytułem UW, wszystko będzie spoko, tylko bardziej, gdzie ktoś jest w stanie zaoferować analizę na przykład tego, co się dzieje tak na bieżąco, ale też jednocześnie nie w formie papki takiej informacyjnej, czy... Ale mówisz o aktualnych wydarzeniach politycznych? Tak, ale czy to też wcześniej na przykład był jakiś taki sposób, bo za tym idzie moje kolejne pytanie, ale najpierw cię chciałem spytać o jakiś taki przykład czegoś, co by spełniało taką funkcję, które w Stanach są dość często, czyli tego, że jednak informacje podajemy w formie przyswajalnej bardziej, ale względnie komediowej. Czy raczej unikasz tego? Nie czerpiesz takich przyjemności z takich form?
Nie, chyba nie czerpię przyjemność z takich form, w tym sensie, że, Czyli żadnych tych jakich, wiesz, tam, bo Stany mają oczywiście gigantyczną tradycję tego, tego swojej telewizji w szczególności, informacyjno-komediowej. A taki typu Jimmy Fallon? Czy Letterman? Tak, tam oczywiście oni już wyewoluowali, wiesz, John Olivera, Letterman jest tam jakoś, już skończył nadawanie, ale... Ale widziałem też takie rachityczne próby w Polsce tego dokonywania po wielokroć, ale chyba się tego nie powiodło. To dobra, to zmienię pytanie, bo ono rzeczywiście jest o konkrety i jakby ma tam skończoną opcję na odpowiedzi, ale czy... no bo to też jest jedna z moich wielkich bolączek. Czy w ogóle humorem można coś zmienić? Bo... Tak. Humorem możesz obnażyć słabość władzy, jeżeli ona ci zagraża. Czyli, że to jest typowe właśnie wyśmianie Buliego. Nie? Tak. W sensie, czyli, że to, co robią Ukraińcy, pokazując te, wiesz, odholowywane czołgi rosyjskie. Albo możliwe, że też memy o Putinie, które może nie są śmieszne, ale mają na celu pokazanie mu, że nie zmusi nas tutaj do zasmucania się, tylko że mamy go w dupie tak naprawdę i że się nie boimy. Myślę, że humorem można jakby nawiązać tą nić porozumienia między ludźmi, że coś, co jest im wpierane jako taka wisząca, natężona groza oczekiwanej zgody na jakiś stan rzeczy, czyli na przykład, że tutaj są jakieś, nie wiem, przemowy jakiegoś dyrektora czy innego figury w oczach, to wszyscy muszą z powagą przyznawać, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne i że też się bardzo angażują, że tak naprawdę nie byśmy z tym spierdalali, bo to jest po prostu niegodne i wypierdalać z tym. Mam nadzieję. No generalnie o to chodzi, żeby po prostu tam, gdzie ktoś ci próbuje docisnąć, żeby po prostu wytworzyć jakieś rodzaje, typu nie, no się spokojnie, to jest śmieszne, nie? W sensie ośmielić ludzi, nie? W sensie, że to ośmiela ludzi do tego, żeby pokazać, co tak naprawdę myślą o tym, co się dzieje. Nie? W sensie, i to jest chyba ważne, żeby wytwarzać jakby za pomocą tego jakąś przeciwwagę, a tak naprawdę też nie chodzi o przeciwwagę, o którą taktycznie chodzi, ale strategicznie o to, żeby umożliwiać przestrzeń, żeby ludzie po prostu naprawdę mówili, co myślą, nie? O to chodzi, nie? W sensie, czyli pole wolności, nie? Jasne, a czy w wypadku, gdy... struktury władzy się zorientują, że jedną z niewielu ostatnich takich, wiesz, opcji ucieczki i eskapizmu jest właśnie albo chociażby takiego dotknięcia ich siły i podważenia jest humor. Jak oni nie zaczną go stosować, to czym nie sądzisz, że wtedy będzie trochę trudniej na nas? Oni zaczną stosować humor, tak? Tak. Ale w jaki sposób? No właśnie, nawet na takiej zasadzie samoświadomości. Tylko czy prawdziwa władza może być samoświadoma i się sama z siebie naśmiewa? Raczej to chyba jest niemożliwe. Nie, no były żartobliwe, żarty Jana Pawła II o kremówkach. Nie? Żartobliwa Kuba władza. Śmiechu. Dokładnie, no tak. Właśnie. Więc nie wiem, no na razie w Polsce jest klimat, jakby wiesz, pozwu o zniesławienie. Zniesławia tak. Się jakby, Ordo Iuris wzywa do zgłaszania zniesławień papieża. W końcu. Andrzej Duda był zniesławiony przez Jakuba Żulczyka, prawda? Na szczęście to chyba zostało umorzone. To było szokujące oglądać Andrzeja Dudę, bo ja go nie widziałem przez długi czas. Ja w ogóle ta twarz, którą znałem tylko właśnie z jakichś takich remiksów, jak zaczęła się ruszać i wydawać te dźwięki, ja zacząłem się śmiać, ja nie byłem w stanie w ogóle go traktować. No bo on jest taki właśnie pompatyczno napompowany, w sensie zazwyczaj ma tą samą agendę taką patriotyczno-wzmożeniową, nie? W sensie tutaj właśnie dziś dumni razem z Polski i tak dalej, ma bardzo też charakterystyczny i powtarzalny rytm mówienia, nie? W sensie, że on jest taką właśnie trochę takim awatarem dwuwymiarowym, w sensie, że raczej jest maską. Ale zawsze mam wrażenie, jakbym miał od niego z bagażnika kupić kawałek wykładziny i sam ją wyciąć. To trochę pewnie tak. A to już jest właśnie klimat żartów typu Technik Maliniak, nie? W sensie, że... Ja nie wiem, ale jest Romana mało spokajającego w tym, jak on trzyma. Znaczy inaczej, bo to jest trochę tak, że Andrzej Duda wydaje mi się, że jest dobrą diagnozą stanu w ogóle polskiej klasy politycznej i polskiego społeczeństwa. W tym sensie, że mamy takiego gościa, który ewidentnie myśli o nim sobie, że jest oportunistą, że jest sprytny / cwany, że ewidentnie musiał dobrze układać się z różnymi jakby ludźmi, którzy mieli władzę na różnych etapach swojej kariery, czyli musiał się dogadać jakby na uniwersytecie, zrobić doktorat, potem dogadać się politycznie z jakąś tam frakcją, dogadać się z Ziobrą, potem się dogadać z Kaczyńskim i kiedy trzeba było, też był w stanie tych ludzi w jakimś tam sensie odsuwać, czyli wiedział, kiedy się uniezależniać, nie? Plus jaką jakby formę maski, jakby tej takiej właśnie ekspozycji persony sprzedawać, nie?
Czyli jest po prostu dobrym graczem, tak można określić. Jest dobrym graczem, ale chodzi, ale końcowy efekt jest pastewny. W sensie, że masz jakiegoś takiego właśnie skurzonego gościa typu późna sanacja, który już tam mówi o, wiesz, jakby rogatywkę jeszcze powinien nauczyć, tam mówi o silnej, dumnej Polsce. Tak. Który masz wrażenie, że gdyby coś tam do czegoś doszło, to raczej nie będzie jak Żałęski biegał z karabinem po Kijowie, tylko spierdziela pierwszy do Rumunii, dlatego, tak, że tak naprawdę to wszystko było, jest spektaklem obliczonym na obsługę jakiegoś tam jakby fragmentu tortu, nie? Czy traktoratu. No więc chyba nie, nie masz wrażenia tak, takiej głębi autentyczności w tym kolesiu, że on nie, nie jest żadnym mężem stanu, to nie jest Václav Havel, przepraszam najmocniej, prawda? To nie jest osoba z jakimś takim 3D tłem raczej. Więc masz wrażenie, że on jest po prostu twarzą. Ale właśnie czegoś, ten... nie? W sensie tylko widzisz, jakiegoś to... stanu rzeczy. Nie? Zdecydowanie, tu bym się zgodził, że to jest jakby emanacja tego, nie? Mm-hmm. Tego, kim, jak się... Ale wiesz, to już tak naprawdę kończąc, czy... bo wiesz, wojna trwa, wojna jest w nas i wojna, wojna z władzą zawsze. Może trochę inaczej to powiem, to pytanie, czy... no bo ja jakoś nie wyobrażam sobie Andrzeja Dudy, który sam na, wiesz, na... No zresztą tak samo jak Donald Trump, on nie uczestniczył w tym balu korespondentów, w którym tam wychodzą się i tam śmieszkuje się z prezydenta i tak dalej. Podobnie nie widzę jakoś opcji, żeby pan Andrzej Duda raz chociaż z tej tromtadracji zrezygnował i może i lepiej nawet, ale obawiam się, że przyszłość polityki stanowią ludzie, którzy nie traktują, wiesz, wiedzą o tym, jak ważnym narzędziem jest humor i będą go wykorzystywać do szerzenia na absolutnie wariackich treści, bo będą najlepiej klikalne. I oczywiście, jeżeli Janusz Korwin-Mikke jest już takim, no już jest, nie, jest wersją proto, taką wersją naprawdę, gdzie on tam pierdoli szaleństwa, ale popatrz, ilu się jeszcze na to łapie, ile jeszcze klei z tego, wiesz, właśnie memy, ludzie, którzy wierzą w to, co on mówi, to czy nie obawiasz się, że wiesz, że gdzieś tam w niedalekiej przyszłości gdzieś tam się taki antychryst wyłoniony z Karaczana gdzieś tam. Nie, nie, nie. Bo nie? Dobrym stand-upowcem tak naprawdę był zawsze Barack Obama. W sensie, zgadza że Barack się. Obama. Ale Trump jest lepszy, od razu ci powiem. Bo ja wiem. W sensie, mi się podobały bardzo te Baracka Obamy, takie jakby jakieś takie, wiesz, mowy podczas jakichś takich oficjalnych kolacji, tak, których jakby łączył jakiś taki rodzaj ironicznego dystansu, jakimiś takimi przytyczkami osobistymi, ale generalnie był w klimacie Let's have fun together, nie? Tak. Tak, ale od razu ci powiem, po nim widziałeś, że on jest mądrzejszy od ciebie. Po Barack Obama? Tak. I może to jakby... I mi się to podoba, w tym sensie, że jak widzę gościa, który mówi, że tak naprawdę strukturalnie mamy problem z pojawianiem się baniek informacyjnych, w których następuje jakby poprzez jakby strukturę algorytmu zamknięty lub feedbackowy, przez to ludzie są programowani treściami, które są jeszcze bardziej jakby, wiesz, skondensowanym wywarem z tego, co już uważają, przez to następuje radykalizacja i rozpad wspólnoty publicznej, bla, bla. I sobie, no świetnie, bo mówi dokładnie to, o co chodzi, ale to się może komuś nie podoba, się, what the fuck you're talking about, nie? W sensie potrzebuje bardziej jakby takich brutalnych in-your-face komunikatów typu Trump, nie? Donald Trump jest mistrzem tych ludzi, którzy przyszli. Ale Trump jest straszny. Trump jest straszny dlatego, że to jest taka sama postać jak właśnie Putin czy jak Orban. Jest to postać jakby takiego późnokapitalistycznego autorytaryzmu, który jest sprzedawcą przede wszystkim jakby z natury. No on wszystko traktuje jako sprzedaż. Tak, wszystko jest sprzedażą, wszystko jest dealem i najlepsze jest to, że jakby wszystko z jednej strony jest dealem, nawet polityka jest dealem, chociaż nie do końca polityka jest dealem, bo polityka jest też sferą realizacji i interesu, i wartości do pewnego stopnia. Głównie interesu, ale w pewnym sensie chyba chcemy wiedzieć, że wartości. A po drugie ma tą koszmarną tendencję, jakby ta jego retoryka jest skrajnie uproszczona, w sensie takim, że jakby on powoduje, że język imploduje, że on się upraszcza, gniecie się i to jest jakiś taki proces antyoświecenia, wiesz co chodzi, w sensie, że następuje skompaktowanie języka do jakichś takich chamskich, prostych, kilkuzdaniowych, wiesz, sloganów, które mają w sumie taki prototalitarny potencjał, w sensie takim. Plus jakby też kwestia postprawdy, czyli raz ten powiedzieć A, a potem stanie powiedzieć B, to są kompletnie jakby logiczne, niespójne rzeczy, one się wykluczają, ale to nic nie szkodzi. Nie. Powiedz sobie, to nie ma znaczenia, bo chodzi o to, że on mówi proste, tak, no stop strzela te takie swoje one-linery. On zawsze, nie? Na bieżąco mówi. Zawsze mówi teraz. I dobra, to zmienię zdanie. Nie jest zabawniejszy, bo to jest rzeczywiście rzecz subiektywna, ale jest niestety takie potworne określenie, które jest czasem używane, jest skuteczniejsze. Czyli jeżeli chce kogoś rozśmieszyć, to mu idzie lepiej od Obamy. Z prostego powodu, bo Obama jednak, ja już teraz mówię dosłownie o tym, jak wyglądałoby to w formie takiej, że on robi tam, wiesz, w resorcie komedii 10 minut, bo po prostu Obama apeluje do
wiedzy twojej i do tego, że jakim jesteś człowiekiem, za jakiego się też, wiesz, jaki jesteś naprawdę, czyli to, co wiesz. A bo za kogo się uważasz też? A Donald Trump właśnie apeluje do tego, jaki, no właśnie, bardziej jaki jesteś, bo po prostu. I przyznam, że jeden jego żart był doskonały i sorry, że tak go zacytuję z Donalda Trumpa, ale było dosyć zabawne, jak on tam jakiś, wiesz, tam za nim, jak zwykle jakiś jeden z tych popierdolonych konferencji, które było tyle. I on jakiegoś tam, o, ten, bo to zawsze, on wygląda jakby, wiesz, ludzi rozpoznają, tak, o, ten, cześć tam, i głupie skojarzenia i wszyscy się, o co chodziło. Nieważne, następne. I typa znajduje i tam, o, on ma winiarnię gdzieś tam, zaprosił mnie, ale ja, wiecie, ja nie piję wina. I mówi, imagine that. Imagine the mess I would be if I would drink. Krótki moment świadomości, co za rzeźnia. Sam siebie ocenił. Przepraszam, ale zawsze mnie to ciekawiło, bo w Polsce jakoś, czy ty widzisz potencjał na takiego Trumpa? Czy to raczej mamy za krótkie nogi? U nas Trump ma, wiesz, pseudointeligenckie nawoływania z głębi Żoliborza, z emanacje starych, dobrych marksistowsko-leninowskich nauk. No nie wiem, w sensie chyba takiego typowego Trumpa, który przejmuje establishment partii republikańskiej i tym właśnie sprzedażowym, wiesz, sposobem działania. I odsuwa dotychczas rozgrywających nie widzę tak naprawdę, nie? Musiałby być coś, ktoś, kto obieca takim wszyscy i ty dostaniesz folwark, i ty dostaniesz folwark. Ale już jak Wałęsek obiecywał, będzie 100 milionów dla każdego, to był wyśmiewany, że jest po prostu kretynem, nie? On jakby potem przegrał totalnie w 95, dlatego że ludzie nie byli w stanie znieść tego, co faktycznie robił, nie? W sensie... Kto wie, no możliwe, mam nadzieję, bo tak mi się wydaje. Nie? Chociaż ja się boję jakiegoś rzutkiego właśnie startupowca nowej ery, który wiesz. Ale to pytanie, jak to byłby gość, bo może to nie byłby Trump, to może byłby taki koleś typu ten, Sebastian Kurz na przykład. O, taki gładki typek, który zachowuje się jak cyborg, albo taki fantomas, mówiąc sobie, że jest takim ekspertem, ale takim właśnie z Shutterstocka. Ten Kurz to jest ciekawa postać. To jest bardzo ciekawa postać, mega ciekawa postać. On wygląda jakby, wiesz, jak chce muzyki posłuchać, to wpisuje muzyka. No, dokładnie. Wygląda jak robot. Gość jest robotem. Nie wiem, że mi zawsze bardziej śmieszył, nie wiem, humor Schwarzeneggera, jeżeli patrzymy na republikanów, był zajebisty, ale to był taki właśnie typowy militarystyczny humor z lat 80. 90. To był super. No, pff, to jest moim zdaniem w ogóle. Schwarzenegger był śmieszniejszy niż Trump dla mnie zawsze. Uważam, że tak, że jest bardziej inteligentny i lepiej operuje językiem. Aha. Jest bardziej świadomym komikiem na pewno niż Trump. W sensie takim, że jego, wiesz, częścią kariery jest też bycie aktorem komicznym i on jest w stanie to doskonale rozgrywać. To mi się podoba. Zgadza. A widziałeś ten klimat z Bidenem ostatnio, jakby, który właśnie Joe Biden ma wyciszony mikrofon, że ma niewyciszony mikrofon i nie wie, że jest na posłuchu? Nie. To taki klimat, że była konferencja prasowa. Gość z Fox mi zadał pytanie. Ha, ty duży skurczy. Czy ty uważasz, że inflacja to jest jakby zasób, czy obciążenie przed nadchodzącymi midterm wyborami? Powiedział, more inflation, great asset. What a stupid son of a bitch. Ja to powiedział to tak do siebie i mam takie poczucie typu, ten dziadziuś jeszcze ma trochę energii, nie? Generalnie jakby ja lubię ten rodzaj jakby takiego ujawnienia, prawda? W sensie takim, że co on myśli, czy tacy goście myślą. Bo to pokazuje, że to nie jest jakaś taka kukła jeszcze, którą można tam wstawić i wynieść, tylko jest kimś typu, Boże, co za kretyni, nie? W sensie, jest to arogant, ale arogant, który robi dobrze i chyba na szczęście do tej pory na naszą korzyść, nie? Na naszą rzecz. Więc jakby niech on tam dalej gra dla nas, nie? W sensie, na tej zasadzie, Uncle Joe, nie? Jest weź jakąś. Tak. On tam ma wieczny western w głowie, tam musi być wesoło. Słuchaj, bo tu już rzeczywiście zaczynamy dobijać na mocno, ale sam koniec zawsze jest poświęcony lekturom, książkom, bo tutaj różne osoby słuchają i zawsze jest okazja im do uszu złożyć jakąś rekomendację. Czy jesteś w stanie jakąś książkę z ostatnich albo z takich evergreenów? Tak. Tu masz wspaniałą książkę, czyli ten David Foster Wallace, Blady Król. Zgadza się. Przygody Davida Fostera Wallace'a w oddziale IRS w Peoria w 86, to jest południowy Illinois. Cudowna książka o tym, jak generalnie się non-stop poci i nie jest w stanie powstrzymać, pocenia się. Między innymi. Sam formalnie ta książka jest potem właściwie, powiedziałbym, czasami nieprzyjemnie bardzo ją czytając. Znaczy mi się mega podobała, a ostatnio czytałem książkę, która była też wspaniała i to było naprawdę wielkie dzieło. Niejaki
Lampedusa. To jest taki, taki włoski. Giovanni Lampedusa. Tak, Giovanni Lampedusa. Lampard. Dokładnie, książka Lampard. Ja przedtem ją czytałem, teraz ją poczytałem. Niesamowita. W sensie czasami się po prostu, jak nie wiem, czytasz, nie wiem, Italo Calvino, czy właśnie tego Lampedusę, masz poczucie, że niektórzy włoscy pisarze są w stanie jakby obronić się tylko tą taką jakby elegancją i niesamowitą zdolnością jakby językową, czyli że konstruują takie zdania i tak malują świat jakby językiem, że masz poczucie uczestniczenia jakby w takiej właśnie renesansowej harmonii. W sensie, że masz tam jakiś taki renesansowy pałac, jakiś taki obraz jak z Bruegel, albo wszechstronnicowe malarstwo typu Łukasz Kanak starszy, że masz taką harmonijną jakby scenę, jakąś taką mityczną wręcz, która układa się w jakiś taki wyższy porządek. I ten Lampard jest niebywały, a szczególnie scena i opis śmierci głównego bohatera, czyli księcia właśnie w hotelu, który jest wystawiony w oknie i czuje, że życie z niego wycieka jak wodospad. Jakby, to było tak miażdżące, ja pierdziele, zmasakrowało mnie to, bo na przykład, że oni go wystawili w oknie, bo już nie mógł być dowieziony do pałacu. Oni go wystawili w oknie i tam właśnie był klimat typu, że czuł, że całe życie wycieka z niego jak wodospad. Nie? Ja pierdziele, fantastyczna piękne książka. Zdanie. To jest przepiękna książka. Książka to mnie rozwaliło, nadmienie, nie? To jest XIX wiek, to nie jest, nie jest XX wiek. Znaczy, chyba to jest tak, że Lampedusa pisał to w XX, czyli tam 400 albo 50 lata, natomiast dzieje się to w 1860-70 mniej więcej, czyli moment zjednoczenia Włoch. Tak, tak, to jest chyba ta cezura czasowa tam jest taka dość długa, ale najciekawsza. Tak, tak, są takie właśnie jak takie skoki, ale właśnie ten moment mniej więcej to właśnie chyba 1870. Wiem, ja zawsze byłem zafascynowany książkami, które mówią niby o czasach historycznych, ale przedstawiają je, wiesz, jednak bez pozłoty takiej i takiej manii, żeby tych ludzi odczłowieczać. I dla mnie przeszłość, żyjemy nią. To było często super, bo właśnie ten Lampard, czy tak samo, nie wiem, szkoła uczuć Flauberta, nie? W sensie, że masz klimat, że gość przychodzi, to niby książka historyczna, ale chodzi o to, że na przykład ojciec panny młodej, którego ten musi, na którą ten musi się zgodzić, żeby nie, zapobiec jakby rozdrobnieniu majątków, jest kompletnym chamem, który właśnie doszedł do dużych pieniędzy w pierwszej fali po rewolucji. I ten gość musi go jednak jakoś w ten sposób ograć na salonie i tolerować jego obecność, która jest nieznośna estetycznie, ale pokazane jest zarówno to, że on jakby próbuje się dostosować do tego dworskiego ceremoniału, jak i to, że książę tak naprawdę jest jakby eskapistą, czyli że go to nie interesuje. Jest to nieznośne dla niego, ale w gruncie rzeczy zajmie się swoją matematyką, teraz pójdzie zajmować się astronomią do jakiejś tam wieży obserwacyjnej i jest to niedogodność, ale cóż zrobić. Jest to przepięknie rozegrane, jakby struktura klasowa. W książkach, które pokazują jakby relacje klasowe w historii, przykład właśnie też, nie wiem, właśnie Flaubert, Szkoła uczuć, czy lepszy jest Balzac w ogóle, bo Balzac to jest taka satyra, że można się zesrać. W sensie typu ten, Stracone złudzenia, czyli o poecie Lucianie, który jedzie z Angulem do Paryża ogłosić tom poezji stokrocie drukiem i zdobyć wielką karierę. Okazuje się, że jest utracjuszem i wypieprza wszystkie pieniądze, które rodzina mu dała. Jakby jest cudowny, w sensie jest taki chyba takiego 20-letniego, mega pasnego typa, który jest totalnie egzaltowany i jedzie z jakimś rękopisem właśnie tutaj osiągnąć wielki sukces światowy, a kończy właśnie rozpierdalając pieniądze na wyścigach koni i jakiś tam roletując w lożach za jakby pożyczone pieniądze jakieś tam hrabiny, nie? W sensie jest po prostu katastrofa ekonomiczna. I ten jad, którym Balzac pokazuje zderzenia takiego totalnie tandetnych, jakichś takich właśnie ideologicznych wręcz nadziei, takiego romantyka, czy protoromantyka, z potwornie jakby ciężkim porządkiem klasowym, jakby stolicy jest uwielbiam to, nie? W sensie, i wszystkie możliwe potem wariacje na ten temat, nie? Tak. Super. To jest w ogóle też taki jakby sposób czytania polecam, nie? Że jesień średniowiecza mi to uświadomiła, jak przeczytałem. Ja tego nie czytałem, to jest Huizinga, nie? Tak. Sama w sobie jest to już książka historyczna, jakby sama jej publikacja już historią. Tak. Ale to, co on tam napisał, to mnie tak złamało. Ja po prostu dopiero wtedy zacząłem myśleć, ludzie, tak? Jakby. Materia się nie zmieniła. Słuchaj, jest, długo to już gadamy, a mi się wyładowuje komputer. Także dziękuję serdecznie dzięki za rozmowę. Dzięki, a to było Nieporozumienie.